kompestacja. Siódmy stycznia nastąpił nam, godzina 21, rok 2013. Po raz pierwszy z wami się witam w mojej audycji w wydaniu głównym z Hugo. Marcin Hugo Kosiński po tej stronie, chociaż już mogliście mnie usłyszeć w audycji z Jankiem Fiorem, którą tutaj wyjątkowo przeprowadzaliśmy w ostatni piątek, właściwie chyba jako jedna z pierwszych audycji, jeżeli nie pierwsza audycja na żywo, która była w tym roku. No nie wiem, jaka jest magia w tym takich audycjach noworocznych, że takie są pierwsze, takie najnowsze, taki cały rok jest przed nami, taki jest okres postanowień różnych, które niektórzy sobie postanawiają i tydzień później zapominają. Okej, można, zawsze jest dobra okazja, żeby powiedzieć, że jest to wyjątkowy dzień, że jest to wyjątkowa audycja, a dzisiaj jest wyjątkowa audycja, w której was serdecznie witam i zapraszam na naszego czata na stronie chatkontestacja.com. Się znajduje nasz czat, który służy do czatowania. Jak sama nazwa wskazuje, już jest tam całkiem sporo ludzi. Widzę, że w ogóle nowy rok jakoś tak wpłynął na was pozytywnie, bo dużo ludzi dzisiaj się pojawiło na naszej antenie. Zresztą tak samo jak od paru dni już, takie święta was tak uśpiły trochę, ale no, budzicie się do życia w kontestacji. Także jeżeli chcecie dzwonić dzisiaj na naszą antenę, i zaraz przedstawię gościa, który się tutaj pojawi, to wystarczy, że wykręcicie numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Za Skype'a nie płacicie, a za telefon płacicie tak jak z połączeniem stacjonarnym w Warszawie. Także startujemy. Już na czacie pojawiają się głosy, że powinno się zamienić z Kamilem i prowadzić z Jankiem Fiorem tę audycję. Ja to w ogóle bardzo chętnie bym prowadził połowę tych audycji, które się tutaj toczą, tylko trzeba z czegoś żyć pomiędzy tymi audycjami jeszcze. Także im będzie lepiej się wiodło mi, tym więcej audycji będę prowadził. Bardzo to lubię robić. Ale dziękuję za komplement w takim razie. Dobra, dzisiaj mamy gościa. Wracamy do chlubnej zasady w zapraszaniu różnych ciekawych osób. To może zanim go przedstawię, chociaż już tutaj nas słucha tam z tyłu, to no okej, okay. Powiedział mi 15 minut temu, że jest już tak zaszufladkowanym takim rysiem z klanu i to jest w sumie prawda. I to jest prawda i dzisiaj będziemy go odczarowywać, ale no musimy go przedstawić tymi dżinglami. To właściwie nie są dżingle, to są takie początki nagrań, z których no na pewno jest znany, przynajmniej wam znany. Podstaw i warto nad nimi się zastanowić. Oddajmy głos młodzieży, panie pośle. Żeby się przed tym obronić. Bardzo proszę. Tak, panie pośle, jesteśmy za górką, no i jesteśmy w dołku. Już choćby po samej cenie obligacji tych najbardziej długoczasowych, czyli 10-letnich, widać, że jeżeli cena rośnie, to znaczy, że inwestorzy nie ufają ani Platformie, ani nie ufają waszym reformom, bo ich po prostu nie ma. Polska na całą Unię Europejską, na 27 państw, zajmuje 24 miejsce pod względem wolności gospodarczej i to się stało pod rządami rzekomo liberalnej Platformy Obywatelskiej. Ale ja chciałem o czym innym powiedzieć. Pan tutaj się powołał na popyt, znaczy była mowa o popycie wewnętrznym. Popyt wewnętrzny jest głównie nakręcany też i tym, że podatki są niskie. Zauważmy, że Platforma podatki podwyższa, podatki, czyli ten popyt będzie się zmniejszał. A jeszcze bardziej, co mnie boli, jako, co tu dużo nie mówić, osoba, która przynajmniej stara się, ile mi czas pozwala, czytać dużo książek, to, że... A to może proszę bardzo. Jakiś inny. Panie przewodniczący, ja tak się składa, że akurat jestem, tak jak to pan określił, pracobiorcą, mam swojego szefa, pracuję w prywatnej firmie. Już panu mówię, dlaczego nigdy na pana nie zagłosuję, na pana partię, ani w ogóle na lewicę. Ano dlatego, że właśnie wy, lewice, jesteście największymi wrogami nas, czyli tych, którzy biorą pracę od kogoś. Dlaczego? Ustanawiając tak wysokie podatki, jakie są, lub je popierając tak jak pan, bo przecież pańska partia nie ma żadnej siły politycznej, tak naprawdę odbieracie chleb, który rozpoczął kolega. No bo to jest tak. Pan na początku powiedział, że trudno jest po 2 latach rozpocząć jakieś reformy. No bo już kredyt zaufania się wyczerpuje, kredyt zaufania dla Platformy wyczerpuje się coraz bardziej. Kredyt zaufania ciągle jest dość duży. Dlaczego w takim razie nie mamy poważnej reformy tego, co najbardziej w Polsce w tej chwili szwankuje, czyli finansów publicznych? ZUS musi zaciągać pożyczki w komercyjnych bankach. I dlaczego nie mamy poprawy kodeksu pracy, takiego bardziej jego uelastycznienia, żeby to wszystko przebiegało prościej? Dlaczego w czasach
tak zwanego kryzysu, w sumie za który są tak najbardziej politycy odpowiedzialni. Dobrze, że pan powiedział tak zwanego. Dlaczego w takim razie teraz nie robicie tego? I dlatego to było troszkę przydługi był taki wstęp, ponieważ chciałem wam pokazać, że to jest człowiek, nasz dzisiejszy gość, czyli Marcin Chmielowski, który słynny z programu Młodzież Kontra w lokalnych oddziałach TVP, gdzie taki program sobie istniał, gdzie, jak może jeżeli nie wszyscy kojarzą, gdzie różne organizacje i partie polityczne młodzieżowe mogły sobie, młodzieżówki właściwie, mogły zadawać pytania różnym znanym osobom, bardziej lub mniej znanym, zwykle jednak bardziej znanym. No i Marcin Chmielowski to był gość, który przypieprzał wszystkim, jakby nie patrzeć, prawie wszystkim. Czy tam z lewa, czy z prawa, czy z góry, czy z dołu. I dzisiaj go trochę będziemy na ten temat pytać, ale mam nadzieję, że to będzie tylko punkt wyjścia, ponieważ no, to jest taka trochę magia w zaszufladkowania ludzi, którzy się stali słynni za pomocą jakiegoś tam jednego wydarzenia, chociaż tutaj jest właściwie wielokrotne wydarzenie, że będziemy się go pytać, co on robi dzisiaj tak naprawdę i właściwie, czy coś oprócz gadania umie robić, czy nie umie robić? Cześć Marcinie, witaj. No witam cię, czołem. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii, to zawsze się pojawiało w tych programach, taki łącznik, który właściwie był nierozłączny łącznik. Także witam cię bardzo serdecznie. Słuchaj, ty masz urodziny dzisiaj. No tak wyszło, że urodziłem się akurat 7 stycznia. Ja lubię też opowiadać, że to być może jest to pewna magia liczb, bo 7 stycznia zmarł też Murray Rothbard. I narodził się Marcin Chmielowski. Nie, no ja się urodziłem, bo Rothbard zmarł w 95, ja urodziłem się w 84, ale 7 stycznia. Ale takie jakieś następstwo musiało nastąpić. Witaj w naszym programie. Słuchaj, ja cię nie gościłem jeszcze, a w sumie się zdziwiłem, nie? Że w sumie jeszcze nie byłeś gościem wydania głównego. No najwyższy czas. W kontestacji, ponieważ ostatnio sobie też przeglądałem nasze tam akcje Płyty dla posła, tam sobie robimy takie resume różnych rzeczy, które kiedyś robiliśmy i strasznie mi się spodobało. Znaczy to oczywiście znowu Młodzież Kontra, ja wiem, ale to może zgramy ten motyw na początku i potem już nie będziemy do tego wracać, bo nie chcesz za bardzo do tego wracać. Także Płyta dla posła, nasza akcja, która polegała na rozdaniu audiobooków każdemu parlamentarzyście. I tak oto właściwie, to jest, ja stosuję ten przykład na szkoleniach właśnie, które mam z jakiejś tam z reklamy internetowej, z komunikacji i tak dalej, że to jest przykład, jaki ta akcja przyniosła później z kolei reklamę. No nie przeczę, że kontestacji również po tej akcji, dzięki tobie również. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Marcin Chmielowski, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Panie ministrze, z reguły niestety jestem zmuszony tutaj z tego miejsca robić taką delikatną burę różnym politykom, którzy akurat naszej wolności nie szanują. Natomiast dzisiaj wyjątkowo dla pana ministra mam prezent. Konkretnie płytę, na której jest nagrany audiobook Ludwika von Misesa. Jak sprawić, aby państwo było bogate? To jest inicjatywa internetowego Radia Kontestacja. Oczywiście przeprowadzona zupełnie za pieniądze ofiarowane. No właśnie ofiarowane, nie zabrane w podatkach. Chciałem panu ministrowi dać tą płytę z życzeniami udanego odsłuchania, chociaż wiem, że pan minister wie, co tam jest nagrane. Natomiast prosiłbym tylko, żeby pan to przesłuchał wspólnie ze swoim szefem, panem premierem Donaldem Tuskiem i najwyżej mu wytłumaczył. I tutaj padnie żart. Bardzo się cieszę, że poglądy Ludwika von Misesa spotkały się z takim aplauzem i to wszystkich stron sceny politycznej, bo ja wychowywałem się na książkach von Misesa, na książkach Friedricha Hayeka. Donald Tusk podobnie. Lewica, bardzo proszę. I jak większość posłów, z którymi wręczaliśmy tą płytę. Słuchaj Marcin, Młodzież Kontra naprawdę dała ci taką popularność, czy to jest taka tylko pozorne, właściwie oglądały cię tylko jacyś tam fanatycy polityczni i właściwie nikt o tobie nie wie z zewnątrz? Wiesz co, to działa chyba trochę inaczej jednak, bo fanatycy polityczni oczywiście oglądają ten program. Fanatycy polityczni po prostu oglądają wszystkie programy publicystyczne lub parapublicystyczne, bo też się nie czarujmy, Młodzież Kontra to jest raczej show polityczne, na pewno nie jakaś taka publicystyka stricte rozumiana. Natomiast oglądają mnie różni ludzie, tacy jacy oglądają telewizję po prostu i faktycznie zdarza się, najbardziej to jednak w Krakowie, najczęściej, że ludzie mnie zaczepiają na ulicy, mówią, o to ten pan, co tam w Młodzież Kontra, jest, fajnie pan opowiada, dobrze pan z nimi walczy, sąsiedzi mnie zaczepiają też u mnie na osiedlu, ludzie w tramwaju, jakieś takie różne rozmowy ze mną przeprowadzają na tematy polityczne. To jest oczywiście bardzo miłe i przyjemne i cieszę się, że oni
No, nie cieszę się może tam, że to jakaś taka dla mnie, jakiś dla mnie wielki fame. Cieszy mnie natomiast, że być może jakieś tam 5, 6, 7, 10% z tego, co ja tam mówię, gdzieś u tych ludzi zostaje. Pamiętajmy, że my wolnościowcy, bo ja jestem libertarianinem i jestem z tego dumny, jesteśmy cały czas na takim bardzo mocnym dorobku politycznym i społecznym. Dopiero zaczynamy w Polsce. Jeżeli ja jakoś mogę pomóc i tym ludziom pokazać troszeczkę inny sposób myślenia o polityce, czy w ogóle o gospodarce, o społeczeństwie, o całej tej sferze publicznej, no to się cieszę i robię to. Więc wydaje mi się, że akurat Młodzież Kontra nie tylko trafia do fanatyków, choć do fanatyków przede wszystkim. A to okej, okay, a robisz to ze względów ideowych, czy tak, może inaczej, bo to w sumie możesz robić to z paru powodów, ale bo ile czasu ci zajmuje albo zajmowało? Nie wiem, czy wciąż ty występujesz w Młodzież Kontra? To jest bieżąca rzecz? Wiesz co, powoli daję spokój już z tym programem. Myślę, że już dzisiaj mi stuknęło 29 lat. Powoli chyba... Czyli już nie jesteś młodzież, tak? No, przestaje się znajdować w formule programu, który ma w nazwie słowo młodzież. Okej. Okej, okay. Bo to jest coś takiego, okej, okay, bo mówiliśmy tutaj na początku, w sumie przed tą audycją, że to cię strasznie zaszufladkowało. Jest to w sumie dobrze i niedobrze, ja nie wiem, bo ja na przykład tak ze swojego doświadczenia powiem, że ja na przykład zajmuję się dawaniem szkoleń tam właśnie z reklamy internetowej, nie? Ale wszyscy i tak kojarzą mnie z to, wiesz, Marcin Kosiński, kontestacja, taki wiesz, synonim, właściwie radio, koniec, nie? Więc to z jednej strony to dobrze, bo ludzie mnie rozpoznają, znają na jakichś różnych imprezach, jakichś takich przy okazji różnych rzeczy, eventów, ale z drugiej strony kojarzą tylko i wyłącznie jakby z jednym projektem, ignorując całą resztę, więc jak to jest u ciebie? Chyba jest dość zbliżenie, powiem ci szczerze, bo faktycznie nawet raz byłem zaproszony na takie, no na jakiś uniwersytet, gdzieś bardziej na północy Polski i tam byłem po prostu podpisany Marcin Chmielowski, Młodzież Kontra. Po prostu tylko tyle i aż tyle. Oczywiście, jakbym to tak policzył, ile powiedzmy w tygodniu poświęcam czasu na jakąś działalność społeczną, no to w Młodzież Kontra to wychodzi... No tyle, ile ten program trwa, jakieś 40 minut, ponieważ ja no, praktycznie się nigdy nie przygotowuję do tego programu i zawsze idę na żywioł, zawsze szedłem na żywioł. Ale ty jesteś 29 lat, to jesteś dojrzały człowiek, to już jesteś właściwie, nie wiem, to masz, nie wiem, żonę, dzieci już jest? Nie mam żony, o dzieciach mi nic nie wiadomo. A, to powiedz mi, co robisz zawodowo? Przedstaw się ludziom w takim razie. I libertarianin, co libertarianin, jak zarabia na życie? Libertarianin zarabia na życie w sposób, co tu dużo nie mówić, różny. Mam więcej niż jedno źródło dochodu. Przy okazji jeszcze pracuję nad doktoratem. No, mam nadzieję, że jednym z moich postanowień takich noworocznych było otwarcie przewodu w lutym. I myślę, że to jest jeszcze do zrobienia. Mhm. Choć już powinienem zacząć coś pisać, bo żeby te parę rozdziałów mieć. Oprócz tego no to pracuję w Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Tam jestem wykładowcą. Za to dostaję pewne pieniądze. Dostaję pieniądze od Instytutu Misesa. Od czasu do czasu coś napiszę. Bo różnie. Są miesiące oczywiście lepsze i gorsze, ale myślę, że wychodzę na swoje i no co tu dużo nie mówić, nie mam kogoś, o kim mógłbym powiedzieć, że tak, to jest mój szef, jestem od niego w pełni zależny, bo choć oczywiście w Instytucie Misesa mamy prezesa, no to jednak wszystko jest tak bardzo po koleżeńsku i dogadujemy się bez jakichś takich bardzo schierarchizowanych kontaktów, sobie chwalę. A studiowałeś politologię dlatego, że znaczy to był tak świadomy wybór, tak, czy tak wyszło, czy rzeczywiście chciałeś być potem albo publicystą politycznym, albo politykiem? Jak najbardziej świadomy wybór. Poszedłem na politologię, bo mnie to interesowało. Mogę też powiedzieć, bo to też nie jest, myślę, że żaden wstyd. Dawniej były jeszcze takie czasy, że na studia można się było nie dostać. Ja pierwotnie zdawałem na filozofię. Na filozofię się nie dostałem. Dostałem się za to na politologię. Czemu takie, może nie, to ile... czemu takie nieżyciowe kierunki? Czemu nieżyciowe? No, ale jak ludzie są życiowi, to mogą studiować nawet buddologię i sobie poradzą. Ja sobie radzę po politologii. No ale okej, okay, a to człowiek idzie, a ty szedłeś na studia z myślą, że te studia ci dadzą pracę, czy po prostu chciałeś sobie, nie wiem, poczytać tam książki filozoficzne? No bo co się robi na studiach filozoficznych? Tak, szedłem na te studia po to, bo chciałem poczytać takie książki. Tak, dokładnie. Jestem takim trochę 50-50, bo jestem trochę działaczem społecznym, trochę aktywistą, ale trochę też powiedzmy, że początkującym naukowcem i po prostu mnie to interesowało. Szedłem ze względu na zainteresowania, na to, co mnie ciekawi. Wiedziałem, że studia to powinna być przede wszystkim intelektualna przygoda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dużymi pieniędzmi,
na start, to moim zdaniem nie powinien iść na studia. Po prostu nie powinien na nie iść. Chyba że chce wykształcić się jako specjalista w jakiejś wąskiej technicznej dziedzinie, to wtedy oczywiście na studia musi iść. Natomiast jeżeli ktoś, powiedzmy, przejawia pewne umiejętności w dziedzinie organizacyjnej, potrafi skoordynować pracę wielu ludzi, czy wydaje mu się, że będzie to potrafił robić, to ja nie wiem, jaki jest sens, żeby taki ktoś szedł na zarządzanie i marketing na przykład. No ja też nie, bo nie byłem. Znaczy, w sumie byłem przez chwilę, ale nie stąd wyrzucono. No proszę. A ostatnio wykładałem na Akademii Ekonomicznej. To w sumie taki ciekawy paradoks, który mnie wyrzucono. No, dobrze im tak. No, to tak jakby wypunktować przeciwnika. Ale Władysław Gomułka tutaj dzwoni, tak dobija się z nami. On zawsze fajnie komentuje tutaj rzeczywistość, tylko jest słaba interakcja z nim. Ale może zaraz znowu zadzwoni. To powiedz mi jeszcze tak, okej, żeby skończyć jakby twój temat, troszkę się przybliżyć tak naprawdę, no bo jesteś, człowiekiem, który jest z tego telewizora głównie kojarzony. I po pierwsze, ludzie nie wiedzą, że masz aż tyle lat już. No to już wiedzą. Wydało się. Powydało się i to dzisiaj. Po drugie, właśnie tak naprawdę, z czego żyją ludzie, którzy tak dużo pyskują w telewizji? Bo to ludzie mają różne wyobrażenia takich tak naprawdę. No na pewno nie żyją z telewizji. Też się mnie często ludzie pytają, ile pan dostaje za jedno wystąpienie w Młodzież Kontra? No oczywiście nic nie dostaje, od nikogo nic nie dostaje za ten program. Oczywiście nic pod tym względem, że nie jest tak, że mi powiedzmy realizator podchodzi po programie i mówi, słuchaj, dzisiaj było bardzo dobrze, no to stówka. Albo jak będzie, może za tydzień, jak będzie jeszcze lepiej, to powiedzmy 150. No to nie, to tak nie działa. Natomiast ten program, w jakiś sposób na nim zarabiam, bo zarobiłem jakąś popularność. I tą popularność później można w jakiś sposób sprzedać. Mogę później na przykład pojechać gdzieś z wykładem i już za ten wykład dostać pieniądze. Polsko-Amerykańska Akademia Liderów zaprosiła mnie do współpracy, bo oprócz tego, że jestem doktorantem, zajmuję się kwestią idei politycznych, przede wszystkim libertarianizmu, no to jestem też znany i po prostu ludzie chętnie mnie słuchają, bo to już jest, nie jesteś anonimowy po prostu. Więc to w ten sposób jakoś tam można na tej telewizji zarobić. Ale to tak jak mówię, można zarobić pewną popularność i później dopiero jakby ten zasób popularności przetwarzać na inne zasoby, które mogą być pieniędzmi. Ale wtedy masz taką kategorię, że jesteś już taki w tematach politycznych tylko, tak? Czy nie? No tak już jakoś wyszło. Chociaż wiesz co, to jest też tak, że ludzie, 90% ludzi myśli, że jestem ekonomistą z wykształcenia, a nie jestem, jestem politologiem po prostu. A właśnie. Ekonomią się trochę interesuję, ale nie jestem ekonomistą zawodowym, nie jestem zawodowcem. Okej, bo tak naprawdę chcieliśmy tutaj przejść do tematu, który jest bardzo z tym związany i myślę, że będziemy trochę tutaj lawirować pomiędzy jednym a drugim, ale zanim do niego przejdziemy, to odbierzmy Władysława Komułkę, bo on zawsze fajnie komentuje. No dajemy. Dawaj. Władysław, mów. Dzisiejsze plenum odbywa swe obrady bezpośrednio po dokonaniu przez państwo zmian cen detalicznych. Konieczność tego kroku została naświetlona w liście Biura Politycznego do Organizacji Partyjnych, a także w dokumentach dzisiejszego plenu. Jeśli obniżki cen przyjmowane są przez społeczeństwo z zadowoleniem, to podwyżki są niepopularne i zawsze spotykają się z krytyką, niezależnie od tego, czy krytyka jest lub nie jest uzasadniona. Dziękuję bardzo. A szkoda, że nie można pogadać z nim, bo nigdy to zawsze żałuję. Słuchaj, Marcin. Akademia Młodych Przedsiębiorców. To jest impreza, której patronuje Kontestacja od czasu, kiedy ruszyliście z tą akcją, a ruszyliście bardzo niedawno, kilka dni temu. Tak jest. Powiedz mi na wstępie, co to jest. Jest to jeden z dwóch wiodących projektów Fundacji Wolność i Przedsiębiorczość, więc pozwól Marcinie, że najpierw opowiem trochę o naszej fundacji. Wspólnie z kolegą, czyli Jackiem Spędlem, założyliśmy Fundację Wolności i Przedsiębiorczości. Ja jestem jej wiceprezesem, fundatorem i prezesem jest wspomniany już Jacek. Interesują nas tak naprawdę dwie sprawy, które już chyba łatwo poznać po nazwie, ponieważ nie chcieliśmy się silić na jakąś wymyślną nazwę. Postawiliśmy na taką nazwę
która już będzie przybliżała potencjalnym odbiorcom to, czym my się zajmujemy, czyli zajmujemy się popularyzowaniem wolności oraz popularyzowaniem przedsiębiorczości. No i teraz do tego są zrobione dwa projekty. Pierwszy to jest Polsko-Amerykańska Akademia Liderów, czyli taki cykl szkoleń sobotnich, troszeczkę przypominający, powiedzmy, studia podyplomowe. Oczywiście mniej sformalizowany i tak dalej. To jest skierowane do ludzi, którzy są lub chcą być aktywistami w trzecim sektorze, albo chcą działać w publicystyce, no w szeroko takiej pojętej sferze społecznej. Proponujemy im kurs, który dotyczy politologii, czy tam myśli politycznej tak naprawdę. Są tam też zajęcia z prezentacji publicznej, są zajęcia z etyki, są zajęcia z ekonomii na dwóch poziomach, takim prostszym i bardziej zaawansowanym. To wszystko mamy ładnie spakowane i po prostu ludzie się spotykają co sobota. To się odbywa w Katowicach, ale można uczestniczyć też w sposób wirtualny. Po prostu materiały umieszczamy na platformie zamkniętej. No i później jest oczywiście egzamin, są certyfikaty i po prostu staramy się poszerzać tą sferę jakiejś wolności, przedstawiając ludziom właśnie taką wiedzę, powiedzmy, wolnościową, czyli tam z zakresu libertarianizmu w sferze politycznej i szkoły austriackiej i to jest w sferze ekonomii. I to jest w formie kursów sprzedawane? Czy to taki kurs trwa x miesięcy? Tak jest. On trwa, jeśli dobrze pamiętam, chyba po 3 miesiące to mniej więcej wychodzi. Okay. No i teraz w sposób analogiczny jest zbudowana Akademia Młodych Przedsiębiorców, bo Akademii tej Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów mamy teraz, się kończy druga edycja. W styczniu, w drugiej połowie stycznia 19 wystartujemy z pierwszą edycją Akademii Młodych Przedsiębiorców. To z kolei będzie się odbywało w Krakowie. Natomiast również jest przewidziane uczestnictwo takie wirtualne, no i zajęcia będą dotyczyły troszeczkę czego innego, będą dotyczyły kompetencji przedsiębiorczych, tak to nazwaliśmy, czyli kwestii związanych z tym, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, jak robić networking, jak zarządzać sobą w czasie, jak zarządzać jakimś małym na początku zespołem, czyli takie bardziej rzeczy psychologiczne. Do tego będą też zajęcia związane z pisaniem biznesplanów i będą zajęcia związane z czymś, co jest trudno nazwać, ale powiedzmy, że możemy to zatytułować biurokratycznym know-how. Chcemy po prostu ludziom, oczywiście w dość ograniczonej formie, ponieważ no nie mamy na to za dużo czasu, ale chcemy im dać do ręki jakąś taką maczetę, którą będą mogli sobie wyciąć ścieżkę w biurokratycznej dżungli przepisów, tak najkrócej mówiąc. I mamy taką nagrodę. Najlepszy kursant dostanie od nas 10 tysięcy złotych na założenie swojego pierwszego interesu. No ta kasa, myślę, że jak na start może być widziana jako całkiem duża. Selekcja będzie się odbywała w ten sposób, że przedsiębiorcy, którzy już funkcjonują na rynku, po prostu mamy takie grono, oni będą te biznesplany naszych kursantów sprawdzać, no i wytypują jednego, który ich zdaniem napisał najfajniejszy biznesplan, jednocześnie jakiś tam ciekawy. No i potem mamy nadzieję, że te 10 tysięcy mu pomoże. A jak długo trwa taki kurs na Akademii? To będzie dłuższy? Tak jak się to zacznie w styczniu, tak skończymy to w okolicach Świąt Wielkiej Nocy, czyli też mniej więcej 3 miesiące. Okej, czyli takie krótkie. I spotykają się to ludzie co tydzień też, tak? Tak, co tydzień. Okay. Krótkie, ale intensywne. Okej, okay. I zaraz do tego wrócimy. Ja przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Marcin Chmielowski, człowiek, który ma liczne zalety. Jedną z jego zalet jest to, że ma dzisiaj urodziny. Nie, żartuję. Człowiek, który jest kojarzony z Młodzież Kontra, z spyskowaniem różnym politykom, z którzy go tak, niektórzy się na niego wkurzali, inni go ignorowali, jeszcze inni tak tolerowali z jakimś takim, jakby to powiedzieć, takim uśmieszkiem. O, takim uśmieszkiem. A bo to młody i złośliwy, no, wyrośnie z tego. A co gorsza, jest z wiekiem coraz gorzej u mnie, jeśli chodzi o pewną niechęć do polityków. Tak, wzrasta? To tak jak u mnie? Rzeczywiście? No wiesz, no, ciężko, żeby nie wzrastała. Ja się dziwię ludziom, którym nie wzrasta. Jeszcze bardziej się libertarianizujesz w tym czasie? A tak, owszem, jeszcze bardziej się libertarianizuję. Ja zresztą libertarianinem, takim świadomym swoich poglądów, zostałem tak naprawdę, jak już skończyłem studia. Wcześniej nie byłem libertarianinem, byłem takim mniej więcej konserwatystą, ale zawsze wolnorynkowym. Mhm. Dopiero na studiach przeczytałem Atlasa Zbuntowanego, Ayn Rand, i to była taka pierwsza książka, która mi trochę dała do myślenia w tej sprawie, ale jednak nie przekonała mnie. Dopiero przekonała mnie książka Hansa Hermana Hoppego, Demokracja Bóg, który zawiódł.
którą musiałem całkiem dobrze poznać, zresztą jak w ogóle myśl Hoppego, na okoliczność magisterki, bo właśnie pisałem pracę magisterską z myśli Hansa Hermana Hoppego i po przeczytaniu tej książki dopiero mogłem stwierdzić, tak, jestem libertarianinem. Wcześniej nie mogłem. Też zaraz się ciebie zapytam, jakim do końca libertarianinem, ale przypomnę, że można do nas dzwonić, z czego możecie skorzystać, bo widzę, że dużo jest ludzi, którzy nas słuchają teraz, a jakoś mało telefonów. Nasz numer to 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Także dzwońcie, jeżeli macie jakieś pytania do Marcina. A jeszcze Marcin, z tym libertarianizmem powiedz mi, czy ty jesteś taki bardziej... Mario Rotbardowy, czyli mówisz, że państwo nie, że w ogóle wszystko jest złe, czy mówisz, że jakaś mała ilość państwa to obleci? Tak naprawdę to są jakby dwa pytania, bo to jest jedno pytanie o to, co ja uważam, że jest jakby osiągalne w horyzoncie zdarzeń, taki, który jeszcze możemy go po prostu zobaczyć, czyli takim 5, 10, 15, 20 lat. A drugie to jest pytanie o kwestie filozoficzne. Więc ja, gdybym miał się przyporządkować jako do kogo mi najbliżej, to faktycznie jest mi najbliżej, no ja jestem gdzieś między Rotbardem a Hoppem. Mniej więcej tak. Natomiast to nie znaczy, że będę jakoś z góry, jest takie modne słowo w internecie, hejtował, że będę hejtował tych wolnościowców czy tych libertarian, którzy mówią, że no jednak państwo musi być, pewnie minarchia, nie mam też jakiegoś większego problemu we współpracy z klasycznymi liberałami, którzy mówią, że ma być państwo małe, ale sprawne, ale musi istnieć. Okej, bo cały czas i tak mamy na tyle do zrobienia, że na razie myślę, że nie ma się o co kłócić, bo wszelkie spory są w dzisiejszych czasach po prostu filozoficzne, dotyczące pewnych idei, choć oczywiście jeśli chodzi o te idee, no to tak jak mówiłem, najbliżej mi do tego nurtu, który często jest symbolizowany za pomocą kolorów czarnego i złotego. Podoba mi się, to jest takie praktyczne właśnie myślenie. Wracając tak naprawdę do waszej firmy, waszego interesu, podejdźmy do tego od strony biznesowej. Czyli rozmawiamy o Akademii Młodych Przedsiębiorców oraz o tym, co było wcześniej, czyli Polsko-Amerykańskiej Szkole Liderów. Powiedz mi, bo omijacie tu Warszawę, bo tutaj, jak wiesz, my tam robimy też jakieś różne projekty, koncentrujemy się tutaj rzeczywiście na warszawskich różnych terenach. Dlaczego Katowice i Kraków? Znaczy oprócz tego, że jesteś z Krakowa. No, dlatego, że Jacek jest z Katowic, ja mieszkam w Krakowie, pochodzę z Gliwic. Niektórzy ludzie mówią, że słychać w akcencie trochę tą śląskość. Nie wiem, czy słychać, no ale tak czy owak, mieszkam w Krakowie od początku studiów, czyli już to jest jakiś czas temu. No i po prostu nam tutaj jest wygodniej, bo znamy tutaj ludzi, mamy lepsze obcykanie, jeśli chodzi o media, jest nam bliżej, jest nam po prostu tutaj lepiej pracować, a zresztą ja jestem zwolennikiem decentralizacji, naprawdę nie wszystko musi być w Warszawie. Ależ oczywiście, że nie musi. Tak naprawdę chcę się pytać o to, jakie warunki tam panują na miejscu. Ale to zanim się zatem o warunki, to odbierzmy w takim razie Jacka. Jacek jest z nami na czynie, witaj. Słyszysz nas? O, cześć Blacha. Dawaj. Ja mam takie dwa pytania. Jedno takie z natury bardziej politycznej i przechodzę do pierwszego pytania. Ponieważ jakby dobrego zawodnika poznaje się po tym, że bardzo dobrze zna chwyty swojego wroga. To czy ty, Marcinie, w tym momencie umiałbyś się wcielić na poziomie argumentacji w swojego wroga, czyli zacząć posługiwać się argumentami lewicy, tak? Zróbmy taki eksperyment, że na przykład Hugo jest tym liberałem w programie Młodzież Kontra, zostałeś zaatakowany i teraz jako przedstawiciel lewicy masz się bronić. Na przykład jakimi argumentami byś się posługiwał? A to właśnie, to nie jest może takie złe pytanie, ponieważ czy uczycie w ogóle taki na przykład sposobu retoryki w jednej z tych dwóch szkół? Troszeczkę tak w Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Przy czym od razu zastrzegam, że całość Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów obejmuje trochę inne tematy, więc siłą rzeczy takich sztuczek retorycznych będzie tam troszeczkę mniej, ale to nie znaczy, że nie ma ich tam wcale. Pewnie, super zabawa, możemy się tak zabawić, tylko żeby potem to nie latało jako dżingiel, że Marcin Chmielowski mocno masakruje szkołę austriacką. A drugie pytanie,
Dawaj od razu. A drugie pytanie jakby wynika z moich sympatii, z tego co i z tego, jaki gość ostatnio pokazał się, czy został usłyszany w Radio Kontestacja, jak na palecie idei w stosunku powiedzmy do tej strony wolnorynkowej byś plasował federalizm. To jest moje drugie pytanie. Myślę, że mogę przestawić się już na odsłuch, mm-hmm. Tak jest. Dzięki Dziękuję ci. Serdecznie. Dzięki ci wielkie, to był Jacek. Jakoś krótko umiesz odpowiedzieć na to pytanie, to drugie, a na pierwsze się pobawimy w momencie, jak nam starczy czasu. Pewnie. Uczciwie powiem, że na drugie pytanie będzie mi ciężko odpowiedzieć, ponieważ jak rozumiany federalizm, znaczy ja rozumiem, że federalizm jako pewną ideę organizacji wewnętrznej państwa, czy jeśli o to chodzi, to federalizm może być zarówno jakoś tam wolnościowy, jak i jakoś tam nie za bardzo wolnościowy. To mamy państwa sfederalizowane, które przynajmniej w historii były bardzo wolnościowe, na przykład Stany Zjednoczone, a mamy państwa, które jakoś tam tak nie bardzo im to idzie. No, Niemcy są federacją i to raczej nie za bardzo wolnościową, trudno to nazwać libertariańskim rajem, więc sama jak gdyby formuła struktury wewnętrznej, myślę, że tutaj, znaczy ona oczywiście pomaga, ponieważ lepiej jest, jeżeli mamy tych takich pomniejszych stolic kilka gdzieś w terenie, bo po prostu z prostej przyczyny, jak jest jedna siła polityczna, to ciężko je będzie zawłaszczyć kilka czy kilkanaście pomniejszych scen politycznych plus ogólną scenę polityczną w danym kraju. Więc to troszeczkę może pomagać, ale sama kwestia jak gdyby sfederalizowania państwa to jest za mało. Przepraszam, jeżeli nie odpowiedziałem na pytanie tego kolegi, który dzwonił, ale może go po prostu nie zrozumiałem. Powiedz mi, ile trzeba zapłacić za Akademię Młodych Przedsiębiorców? Za 3-miesięczny kurs. Pewnie. Mamy jak gdyby 4 opcje, ponieważ jest opcja uczestnictwa rzeczywistego, to jest 400 zł, uczestnictwo wirtualne to jest 200 zł. No i są zniżki. Jest zniżka 10% dla członków klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii i jest 10% zniżka dla członków Stowarzyszenia Koliber. No to tutaj sobie tam od 400 odejmujemy 10% i od 200 10% i to co są takie ceny wtedy. I wtedy człowiek ma 3-miesięczny kurs, co tydzień się spotyka z wami. Tak jest, to tak nie... jest. Uczy się przydatnych rzeczy. To nie jest dużo. Wygrać 10 tysięcy złotych. To nie jest dużo, to jak wam się to opłaca? To może inaczej, ile osób, znaczy jeszcze w sumie nie było tego tej pierwszego kursu, ale na ile liczycie? Ile osób tam się zjawi? O, mamy miejsc na kursie rzeczywistym 48. Mhm. Po prostu więcej nasi trenerzy nie udźwigną. Ja liczę na pełną salę. Plus liczę na uczestników wirtualnych. Myślę, że tutaj spokojnie zrobimy też jakieś 50 do 70 miejsc, może więcej. No na razie ciężko mi powiedzieć. Ja codziennie sprawdzam tą rekrutację. Zgłoszenia przychodzą codziennie. Póki co jestem optymistą. Okej. Okej, i to rzeczywiście się... To jest na takim... To zarabia na siebie, może tak. To będzie zarabiać na siebie. Czy ktoś to trzymamy kciuki. Czy ktoś trzymamy to finansuje? Znaczy domyślam się, że to nikt tego nie dotuje. Czy dotuje? Nie, nikt tego nie dotuje. Skoro to jest robione przez... A czemu to jest właściwie robione przez fundację, a nie przez firmę? To z powodów podatkowych? Czy to jest kwestia jakieś takie rzeczywiście, że to jako fundacja to no jest to też ideowo jakoś podbite? To jest pierwsza rzecz, że jest to też właśnie kwestia ideowa. Druga sprawa jest taka, że będąc fundacją możemy się ubiegać o granty. W przyszłości w Akademii Młodych Przedsiębiorców będzie w jakiś sposób finansowo partycypować na pewno jakaś fundacja ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak mamy to, po prostu, no, troszeczkę to nam pomaga w tej chwili przy Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów fundacja Goldwater z Arizony, jeśli dobrze pamiętam. Tam po prostu zwycięzca Akademii Liderów wyjeżdża na płatny staż. No tego byśmy raczej nie załatwili, gdybyśmy byli firmą. No mhm. I być może w przyszłości uda się parę takich fajnych bajerów załatwić także dla Akademii Młodych Przedsiębiorców, ale wydaje nam się, że łatwiej będzie to robić, jeżeli jesteśmy właśnie fundacją. No i też, no wiesz Hugo, no nie czarujmy się, kwestia zupełnie praktyczna, czyli kwestia podatkowa, mhm. ale też kwestia inna zupełnie praktyczna, mianowicie taka, że no ja i Jacek po prostu lepiej się znamy na tej działalności trzeciosektorowej niż na biznesie, takim stricte biznesie. A to się bardzo różni od siebie, jedno i drugie?
Myślę, że nie. Każda z tych rzeczy to jest jednak zgrywanie czynników produkcji i próba uniknięcia ryzyka w przyszłości oraz wypracowanie jakiegoś zysku dla siebie. Więc nie różni się jakoś dramatycznie, ale woleliśmy nie sprawdzać, na ile po prostu mamy rację i na ile się nie różni. Okay. Dlatego fundacja. A powiedz mi, Akademia Młodych Przedsiębiorców, no bo okej, nazwa jest taka no bardzo przedsiębiorcza. Ty, z tego, co ty mówisz, to jest skierowane do ludzi, którzy jeszcze nie są przedsiębiorcami, a chcą nim być. Dobrze rozumiem? Chcą nimi być. Tak jest, tak na to patrzymy. Wydaje nam się też tak, przynajmniej tak widzę po zgłoszeniach, że faktycznie udaje nam się też trafić do tych ludzi, którzy faktycznie są młodzi. Piszą do nas studenci, a mamy też parę takich zgłoszeń, gdzie nasi przyszli kursanci piszą wprost, że nie szli na studia, bo po prostu nie interesowało ich to, myślą o jakimś interesie własnym. Mamy ludzi nawet jeszcze ze szkół średnich, którzy będą się z nami szkolić przez te najbliższe 3 miesiące, więc no, młodych i przedsiębiorców. To kto tam będzie wykładał w takim razie? Mhm. Znaczy, postanowiliśmy z góry zrobić tak, że w ogóle nie bawimy się w wykładowców, którzy na co dzień pracują na Akademii Ekonomicznej, Uniwersytecie, jakiejś innej uczelni wyższej i ich przedsiębiorczość polega na pisaniu grantów unijnych czy czegoś takiego, bo to nie jest ten rodzaj przedsiębiorczości, o który nam chodzi. Wszyscy, którzy u nas będą wykładać, prowadzą swoje działalności gospodarcze. Zarówno będą to osoby, które prowadzą te moduły nasze szkoleniowe, zresztą tak by the way, to my stronę jeszcze teraz uzupełniamy, ponieważ muszę zgrać harmonogram do końca, a jako, że robię zawsze po 4-5 rzeczy naraz, to jeszcze to nie jest zrobione, ale będzie już wkrótce, dlatego też z góry wszystkich przepraszam, którzy naszą stronę mogą tam czasem gdzieś odwiedzić. Jeszcze nie wszystko jest gotowe, natomiast to są wszystko ludzie, którzy mają swoje firmy i którzy po prostu żyją, no, z tego, że sami są przedsiębiorczy. Plus osoby, które będą u nas takimi gośćmi specjalnymi, to będą też ludzie, którzy sami są przedsiębiorcami, młodymi przeważnie, i opowiedzą po prostu o tym, jak zaczynali, jak im szło na początku, gdzie są teraz, gdzie chcą być za 5-10 lat, w jakiej branży pracują, z jakimi spotykali się problemami. Myślę, że to może być nie tylko pożyteczne tak networkingowo dla obu stron, też się nie okłamujmy, dla obu stron, ale może być też po prostu inspirujące dla młodych ludzi, którzy zobaczą chłopaków i dziewczęta, którzy mają te powiedzmy 5, 6, 7 lat więcej od nich i te 5, 6, 7 lat temu byli no, dokładnie tam, gdzie oni teraz i zobaczą, hej, no przecież to nie jest takie trudne, jak ten gość sobie poradził, to ja sobie też poradzę. A powiedz mi, ci uczestnicy, którzy się do ciebie zgłaszają, do Akademii Młodych Przedsiębiorców, to są osoby, które same wykładają z własnej kieszeni te 400 zł, czy to są osoby, którym rodzice wykładają te 400 zł? Tego nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak na oko. Ale nie widziałbym nic złego w tym, jeżeli by im to wykładali rodzice. Jeżeli oczywiście robią to dobrowolnie, ale raczej nie zakładam opcji takiej, że będziemy szkolić terrorystów, którzy steroryzowali rodziców, żeby dostać 400 lub 200 zł. Jeżeli ktoś chce komuś dobrowolnie pomóc, to czemu nie? To jestem zwolennikiem takiej przedsiębiorczej charytatywności. Nie wiem, być może tam komuś pomoże mama, tata, babcia, no ale ja sam mam stryja, który rozkręcił całkiem fajny biznes i pierwsze pieniądze, które miał, bo po prostu nie, on nie szedł na studia, on zrobił studia potem parę lat temu, bo mu było trochę niezręcznie przed żoną, która jest po studiach, więc postanowił, że sobie zrobi pracę magisterską, pisał o swojej firmie, ale pierwsze pieniądze dostał od rodziców, czyli od moich dziadków, którzy mu powiedzieli, słuchaj, masz tutaj, oddasz nam, jak ci się zwróci. No ale zwróciło się, oddał i oddał z nawiązką i interes się kręci. Mamy słuchacza na antenie, witaj słuchaczu, jak ci na imię? Cześć Krzysiek, ja też jestem libertarianinem, dlatego mam pytanie, jak żyć, w sensie, jak przekonywać ludzi do tej idei. Dla przykładu na przykład jakiejś kilkudniowej imprezie sylwestrowej, ze znajomymi, o czym fajnym zagadać, żeby, no, żeby ich przekonać. Dzięki, na razie. Okej, dzięki wielkie. Masz jakiś taki przepis? Nie wiem, taką lekki, łatwy i łatwo przekonujący temat dla nieprzekonanych.
Chyba nie ma czegoś takiego. Trzeba pamiętać, moim zdaniem, trzeba pamiętać przede wszystkim o jednej rzeczy, że wszyscy ludzie są jednak troszeczkę od siebie po prostu różni. Nie możemy wyjeżdżać z wykładem o cyklach koniunkturalnych do kogoś, kto tak naprawdę ma, powiedzmy, zerowe przygotowanie w tej dziedzinie, powiedzmy, ma 16, 17, 18 lat, nie za bardzo go to interesuje. Trzeba to wszystko stopniować. Jeżeli mówimy do ludzi, którzy nie są ekonomistami, to sami nie mówmy, jakbyśmy byli ekonomistami. Jeżeli nie mówimy do ludzi, którzy są politologami, to sami nie mówmy, jakbyśmy byli politologami. Po prostu krótka piłka. Starajmy się dostosować przekaz do rozmówcy, a nie ma jakiegoś takiego jednego ogólnego tematu, na podstawie którego można do kogoś o czymś zagadać. To wszystko musi być w jakiś sposób tam naturalne i tyle. A też jeszcze bardzo ważna rzecz, która często nam, ja tutaj też jestem nie bez grzechu, często nam wolnościowcom umyka. Ja myślę, że po prostu za bardzo nam skacze ciśnienie, jak my próbujemy kogoś przekonać. I często efekt jest wręcz przeciwny. Wszystko na spokojnie, pełen luz i wtedy dopiero coś możemy osiągnąć. Też masz takie wrażenie, że to właściwie, bo to dużo ludzi tutaj dzwoni z takimi politycznymi pytaniami i tak naprawdę one się rozbijają trochę o perswazję i zarówno pierwszy, jak i drugi telefon, że to właściwie taka, nie wiem, sztuka przekonywania kogoś do czegoś, czy tak naprawdę jest zbieżna ze sprzedawaniem. Że to właściwie ten biznes i ta polityka to właściwie jeden pies wszystko. I tak wszystko polega na tym, żeby sprzedać komuś jakiś produkt. Nie wcisnąć, ale sprzedać. Tak jest czy nie jest, jak myślisz? Nie jest taka teoria w politologii, która właśnie tak mówi, że scena polityczna to jest po prostu taki hipermarket i sobie wybieramy produkty. Ja natomiast jestem z tej starej szkoły i wydaje mi się, że jeżeli już jakaś polityka musi być, no bo póki istnieją państwa, to będzie polityka, wydaje mi się, że ci politycy powinni jakiś etos mieć i jakiś etos spróbować przynajmniej realizować. Ja wiem, że to są może takie górnolotne słowa, ale ja naprawdę w to wierzę, że to tak powinno wyglądać, więc pewnie jeżeli chcemy kogoś przekonać, to jasne, tylko jak gdyby różnica jest tutaj jedna, bo jak się kupuje ideę, to te idee bardzo łatwo jest później zweryfikować. Jak ja kupię proszek do prania, no to tak na 90% kupię następny dopiero w momencie, w którym ten jeden proszek już mi się zużyje, prawda? Bo będę już go miał i nawet jak będzie kiepski, no to już będę prał tym prążkiem, bo nie będzie mi się chciało iść do sklepu, będzie mi głupio się przyznać, że nie, no jestem tak głupi, że nawet nie umiem sobie proszku do prania kupić, nie mam w czym wyprać koszuli do porządku. A jeżeli wybieramy jakieś idee, to my je po prostu możemy całkiem łatwo wymienić. Widzimy, że jakaś tam, po prostu weryfikacja powinna być i jest dużo szybsza. Oczywiście wiem, że kwestia wyborów jakby zaburza tą kwestię weryfikacji, ale tutaj nie mówimy już wtedy o idei, a w ogóle konkretnej opcji politycznej. Więc no, nasza przewaga jest taka, że my tak naprawdę mamy, jeżeli już patrzymy tak kupiecko na to, dobrze, ale zróbmy to. My jako libertarianie mamy naprawdę fajny produkt. Tylko musimy się faktycznie nauczyć go lepiej sprzedawać, a wydaje mi się, że ludzie po prostu naszego produktu, jak już go kupią, to nie będą go potem odrzucać, właśnie dlatego, że on jest fajny. No bo pewnie są tacy mistrzowie bajery, którzy potrafią piasek na pustyni sprzedać i okej, okay, no to jest pewien talent. Natomiast wydaje mi się, że nasza idea jest po prostu na tyle dobra, że jak już ją sprzedamy, to ona się potem będzie sama bronić. I nie musimy tak naprawdę sprzedawać piasku na pustyni, też sobie to uświadommy. Mamy całkiem fajne pomysły i nie musimy się silić na jakieś niesamowicie jak wielkie sztuczki. Nie musimy? Darka mamy na antenie. Cześć, Darek. No, witam serdecznie, witam. Dawaj. Takie parę pytań, ponieważ sam kiedyś również brałem udział w programie Młodzież Kontra, czyli Pod Obstrzałem, jeżeli dobrze pamiętam jeszcze cały tytuł. Pod Obstrzałem, ale to było dawno, tak. Tak, ale to było dawno, dawno temu, nieprawda, jeszcze w zeszłym wieku, także... Chciałem się dowiedzieć, jak długo brałeś udział w tym programie i z jakiej opcji politycznej w ogóle? No to już ci mówię. W programie, jeśli mnie pamięć nie myli, to przerobiłem 6 sezonów. Tak mi się wydaje. I nigdy nie brałem udziału z opcji politycznej. Najpierw reprezentowałem Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja wiem, że skrót KNP dzisiaj się już kojarzy trochę inaczej, ale wtedy się nie kojarzył w ogóle, po prostu w ogóle się nie kojarzył. Przez chyba
trzy sezony do zakończenia studiów, dwa albo trzy sezony prezentowałem właśnie ten szyld, a później już po studiach mówiłem jako klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Natomiast nigdy nie byłem w żadnej partii politycznej. Nie jestem też członkiem żadnej partii. Nie, nie, no rozumiem, rozumiem. Ja akurat zaliczyłem bycie w partii politycznej, zabawę w politykę w moim życiu, także dlatego też brałem udział jeszcze przed, w takim razie przed zmianą programową, bo jeszcze za moich czasów to było partie polityczne i tylko młodzieżówki z partii politycznych mogły brać udział. Ale to tak pobocznie. Drugie pytanie, czy pracowałeś kiedyś dla pracodawcy? Czy w ogóle wiesz, jak to jest pracować dla kogoś, a nie na swoim? Tak, oczywiście, oczywiście. Ja pracowałem, znaczy moja pierwsza praca była oczywiście praca na czarno i pierwszą pracę wykonywałem podczas jeszcze liceum. Ja w liceum roznosiłem ulotki po osiedlach. To oczywiście nie była jakaś mega kasa, ale jak się miało te 16 lat, to zawsze te parę groszy. No pewnie, dokładnie, to na takie proste rozrywki w rodzaju rokoteka. No i to była jakby moja, powiedzmy, pierwsza praca. Później prawie całe studia gdzieś pracowałem, bo pracowałem w portalu internetowym, pracowałem w gazecie, pracowałem w... po drodze w szpitalu pracowałem nawet 2 miesiące w transporcie wewnętrznym, pchałem wózki z jedzeniem, z praniem, taka typowo fizyczna robota. Pracowałem na Alasce, tam pracowałem w ramach work and travel przez całe wakacje, więc tak, oczywiście, wiem, jak to wygląda od tej strony. Pracowałem w firmie, która sprzedawała szkolenia, więc to jest mi znana tematyka, jasne. No przypominasz właśnie takiego Polaka, jak tutaj ostatnio, bo ja w Anglii mieszkam już parę lat, I ostatnio to był taki talk show w angielskiej telewizji, gdzie śmiali się, że jak się zapytasz Polaka, kim jest z zawodu, to on ci odpowiada: tynkarzem, spawaczem, kucharzem, nie wiem, jakimś archeologiem, filozofem, nauczycielem i do tego jeszcze biznesowcem. Także to są zawody i właśnie mniej więcej tak samo brzmisz. Ja to nazywam elastycznością. Dokładnie, a chciałem się dowiedzieć, dlaczego w takim razie, jeżeli jesteś... libertarianizmu wyznawcom, dlaczego Polska, a nie jakiś kraj, w którym jest trochę więcej wolności? Jestem zwolennikiem i przechodzę na odsłuch, jeżeli można. Okej, dzięki ci wielkie, Darku. Dzięki. No, dlaczego nie wyjechałeś, jak wszyscy? No, dlaczego? Dlatego, że jestem też patriotą, po prostu. Jestem patriotą, a po drugie... To oznaka patriotyzmu jest zostanie tutaj, tak? Nie, niekoniecznie. Po prostu ja to tak rozumiem, ale znam patriotów, którzy gdzieś pojechali, ale myślą o tym, żeby wrócić albo starają się z zagranicy wspierać tutaj Polskę. Natomiast jestem też, myślę, że właśnie to, że zostałem, też pokazuje w jakiś sposób mój libertarianizm. Bo gdybym pojechał, to jest jednak trochę, no oczywiście mnie by było łatwiej i tak dalej, ale no ja chcę w jakiś sposób jako libertarianin no też, no nie tylko sobie pomagać, bo to jest zrozumiałe, każdy chce sobie pomagać, ale ja chcę jakoś pociągnąć ten wózek do przodu. Chcę, żeby w Polsce były takie przemiany, które pozwolą na to, żeby no, mojemu synowi na przykład nikt nie zadał pytania, czemu ty nie wyjechałeś z Polski. Ja chcę, żeby się ludzie pytali w Anglii, czy pytali się w Niemczech, a słuchaj, czemu ty nie pojechałeś jeszcze do Polski do pracy? To ja na takie czasy czekam, więc dlatego tutaj jestem. Marcin Chmielowski jest dzisiaj naszym gościem w wydaniu głównym Kontestacji. Wydanie główne to jest taka audycja, którą ja mam tutaj przyjemność prowadzić właściwie od początku istnienia tego radia, czyli od ponad 3 lat, bo to jest chyba właściwie audycja z najstarszym rodowodem, która w takim założeniu była właściwie tak pomyślana, żeby zapraszać tutaj ciekawych, niebanalnych gości. Mam nadzieję, że Marcin taką osobą jest, a jest tutaj nie z powodu tego, że występował w programie Młodzież Kontra, ale ponieważ patronujemy jego i... Jak nie wiem, jakby to powiedzieć, inicjatywie, o, to jest dobre słowo, inicjatywa, Akademia Młodych Przedsiębiorców, czyli kurs, szkoła, na razie to nazwę to kursem, dla przyszłych przedsiębiorców. No to jest coś takiego, co jest chyba konkurencją dla szkoły Asbiro, tutaj z którą współpracujemy dosyć mocno, Kamila Cebulskiego, czy tak nie postrzegasz tego? Chyba, że nie znasz tej szkoły. Znam, oczywiście, że znam, pewnie. Natomiast wydaje mi się, że rynek w Polsce na takie usługi jest na tyle szeroki, że my sobie jeszcze przez długie lata nie wejdziemy w drogę. A powiedz mi, płacicie swoim wykładowcom? Jak to jest? Czy to jest tajemnica z firmy?
To jest tajemnica firmy. Czyli nie wszystkim, niektórym. Nie, po prostu jest to tajemnica firmy. Okej, bo na razie na stronie w życiu wykładowców widzę trzy osoby, więc mam nadzieję, że ta liczba się tam zwiększy. Dojdzie nam jeszcze dwóch panów, bardzo, bardzo ciekawych zawodników. Strona, o której wcześniej nie mówiłem, to są młodziprzedsiębiorcy.com.pl. Tak staram się na początku nie mówić, żeby ludzie się za bardzo nie rozpraszali, ale jeżeli chcecie zajrzeć sobie na stronę Akademii Młodych Przedsiębiorców, to zajrzyjcie na stronę młodziprzedsiębiorcy.com.pl. Tam możecie sobie poczytać o wszystkich szczegółach tego, co tutaj nie zostanie powiedziane w ciągu tych jeszcze najbliższych kilkunastu minut. W takim razie, okej, okay, powiedz mi, czy to się wpisuje jakoś, okej, okay, bo najpierw powstała ta polsko-amerykańska, rozumiem, że polsko-amerykańska szkoła liderów to dlatego polsko-amerykańska, że jest albo finansowana ze Stanów, albo są tam wykładowcy ze Stanów. Dlaczego? Polsko-amerykańska Akademia Liderów. No, polsko-amerykańska właśnie dlatego, szkoła, że dostajemy wsparcie ze Stanów, no ale jest to bardziej taki know-how, pewne poparcie jak gdyby moralne, nie bez znaczenia. Jest to też to, że po prostu najlepszego kursanta wysyłamy do Arizony, która jest w Stanach. Okej, okay. I tu są wykładowcy, którzy są liderami, rozumiem, szeroko pojętymi. Niektórzy tak, niektórzy niewątpliwie tak, ale mogą być liderzy także w świecie naukowym. W Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów mamy na przykład pana profesora Bartulę, filozofa z Krakowa, znanego z jak gdyby pracy naukowej wykonanej dla libertarianizmu i o libertarianizmie. Bardzo fajny mówca, porządny naukowiec, więc on w jakiś sposób jest liderem. No oczywiście on nie prowadzi swojej firmy, bo jest pracownikiem naukowym, zajmuje się czymś troszeczkę innym, ale ja myślę, że on liderem jest. A tymi liderami to przede wszystkim mają być właśnie nasi kursanci, którym, no ja wiem, że po takim 3-miesięcznym kursie to oczywiście oni nie będą wiedzieli wszystkiego, bo tutaj się trzeba uczyć cały czas, ale my właśnie chcemy, żeby przez jakiś ten czas uczyli się także z nami i żeby, no też może nie zdradzę żadnej wielkiej tajemnicy, że Polsko-Amerykańska Akademia Liderów jest robiona przez libertarian, ale niekoniecznie dla libertarian. My chcemy pokazać nasze idee także ludziom, którzy w inny sposób mogliby się z nimi zupełnie nigdy nie zetknąć. I to nam na razie też wychodzi, ponieważ mamy całkiem sporo kursantów i ja doskonale wiem, że nie wszyscy oni są po prostu jakimiś fanatykami Rothbarda czy fanatykami Hayeka, a chociaż Hayek akurat nie był libertarianinem, albo wolnorynkowcem. No wielu z nich przyszło, bo po prostu zobaczyli fajną ofertę. I być może to był właśnie sposób, przez który do nich dotarliśmy. I sposób, dzięki któremu oni się staną sami libertarianami i będzie nas coraz więcej i będzie nam coraz łatwiej. Okej. Okay. A powiedz mi w takim razie, właśnie ta Akademia Młodych Przedsiębiorców, czy macie jakąś taką, opowiedz mi o twojej szerszej wizji, czy to jest realizowanie jakichś takich projektów, które widzicie, że jest zapotrzebowanie, na przykład, nie wiem, tam szkole, a z biuro coś wyszło, na przykład, to my zrobimy coś podobnego, ale na południu Polski. Tak, w tej chwili oczywiście strzelam, nie? Nic nie sugeruję. Czy to się jakby zawiera w jakiejś szerszej wizji, że chcecie zrobić coś takiego, nie wiem, Zawiera się w szerszej wizji, dlatego że sama Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości powstała jeszcze zanim powstała Akademia Młodych Przedsiębiorców i po prostu szukaliśmy jakiegoś sposobu urealnienia tego członu nazwy przedsiębiorczości. No i dlatego Akademia Młodych Przedsiębiorców. To jaką macie misję ogólną? A oprócz tego taką niestrasznie ogólną, typu uczynienie wszystkich wolnościowcami i przedsiębiorcami, tylko taką realną misję. No to realna misja polega na jak gdyby podzieleniu tej misji takiej największej, o której powiedziałeś, na mniejsze kroki i wykonywaniu jej. No to jeżeli my chcemy propagować libertarianizm, to musimy mieć jakiś projekt, który to robi dobrze. I czymś takim jest Akademia Polsko-Amerykańska Akademia Liderów. Jeżeli chcemy pokazywać, że można być przedsiębiorcą, że to się opłaca i chcemy pokazać ludziom, że to wcale nie jest takie trudne, no to musimy zrobić Akademię Młodych Przedsiębiorców. Jeżeli będziemy podejmowali następne zadania, to również będziemy starali się zamknąć je w jakieś ramy projektowe i później pokazywać, że to wszystko ma jakiś sens i że to się ładnie składa i ładnie udaje nam się to zrobić. A w wakacje na przykład mieliśmy taki zupełnie mikroprojekt, on trwał jedno popołudnie, były to Miltonalia. Po prostu w Katowicach obchodziliśmy rocznicę związaną z Miltonem Friedmanem, który oczywiście nie był libertarianinem,
Natomiast w paru punktach możemy się z nim spokojnie zgodzić. Były dwa referaty, trzy referaty na jego temat. Zjedliśmy kiełbaski, pooglądaliśmy film, było bardzo miło i sympatycznie. Więc to nie tylko te takie sztandarowe, duże projekty, które myślę, że będziemy je po prostu cyklicznie realizowali, zarówno AMP, jak i PAL, ale po drodze będą też mniejsze takie eventy, powiedzmy. No i z czasem myślę, że będzie tego coraz więcej, więcej, więcej. Okej. Okay. Cookman mamy na antenie. Cześć, Cookman. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Hugo. Dawno się nie słyszeliśmy. Tak. Ja mam takie pytanie tutaj do pana Marcina. W jaki sposób łączy antykolektywne myśli Rand czy Rothbarda z patriotyzmem, czy na przykład z uczestnictwem w Marszu Niepodległości? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, czemu miało służyć powiedzenie do pani posłanki chyba wtedy, czy już może minister Julii Pitery, chyba do niej to było, że polecam poczytać Rothbarda. Kolejna sprawa tutaj, Hugo, pytałeś dlaczego nie Warszawa? No. Marcin trochę odpowiedział, natomiast ja mam pytanie, skąd taka pretensja do ludzi z Warszawy, takie patrzenie z góry na nich, kiedy na przykład po Marszu Niepodległości na swoim profilu rzuciłeś teksty, że oburza cię, że w Warszawie każą sobie płacić za korzystanie z toalety w prywatnych restauracjach. I że dzieje się tak, i z jednej strony libertarianizm, wolność, to nawet tak jak mówił Rothbard, bo powinniśmy się oczywiście na Rothbarda, równość wolności, a z drugiej strony takie maniery arystokratyczne, być może właśnie z tego wynika ten Hoppe i takie poczucie jakby wyższości w stosunku do ludzi z biedniejszych rejonów, bo bądź co bądź ten zabór rosyjski był biedniejszym rejonem, w ogóle odwoływanie się do tych zaborów i narzekanie, że tutaj sobie każą płacić w tej Warszawce, a my to mamy nie wiadomo co w Krakowie. Co zresztą zauważyłem u pana Marcina. Dajmy odpowiedzieć Marcinowi. Dawaj. Pamiętasz pytania wszystkie? Pamiętam, nawet sobie zapisałem na kartce. W ogóle zastanawiam się, czemu Cookman jest ze mną na pan, skoro pił ze mną wódkę. Przepraszam, stopuję. Jestem na pan, dlatego że ty się wyparłeś tego picia wódkę. Przepraszam, pan się wyparł picia tej wódki, więc powinien w ogóle powiedzieć obywatel, skoro jednak mam mentalność lewicową. Towarzysz nie zasługujesz. Dobra, no to Cookman, to wiesz, tak? Zluzujmy teraz troszkę i ten. Marcin. Dawaj. Jeszcze mam jedno pytanie. To inaczej, to Cookman, dawaj jedno pytanie i ten, opowiemy masowo. No, czekam na trzy odpowiedzi teraz. Dobra, Marcin, dawaj. Będę tu moderował z góry. No. Zaczęliśmy od Marszu Niepodległości. No to poszedłem na Marsz Niepodległości, bo tak jak mówiłem, czuję się patriotą. Nie rozumiem, dlaczego miałbym nie świętować 11 listopada, tylko dlatego, że ten 11 listopad świętują także ludzie, z którymi faktycznie jest mi bardzo nie po drodze. A właśnie takimi ludźmi jest, powiedzmy, środowisko narodowe. Narodowcy, ja widzę oczywiście jakieś szanse współpracy ze środowiskiem narodowym, ale rzecz jasna tylko o tyle, o ile im jest do nas blisko, nie nam do nich, nam libertarianom. Jeżeli narodowcy chcą na przykład posłuchać o wolnym rynku, chcą się zainteresować spuścizną polskich narodowców, którzy jednocześnie byli wolnorynkowcami, tak jak mamy przedstawicieli szkoły krakowskiej, mamy Heidla, ostatni Instytut Misesa wydał przecież dzieła zebrane Heidla. To są nasze propozycje do nich. Chcemy im pokazać, słuchajcie chłopaki, macie takie poglądy, jakie macie, okej, nie zamierzamy ich wszystkich zmienić, bo nawet tego nie zrobimy, bo tutaj są takie pęknięcia ideologiczne, że to jest niemożliwe. Ale możemy im pokazać, jeżeli was przede wszystkim interesuje dobro narodu, no to zauważcie, że ten naród będzie bogatszy i silniejszy, jeśli będzie w nim panowały zasady wolnego rynku, jeśli będzie to kapitalizm lezeferystyczny. I ja myślę, że niektórzy z nich chętnie nas kupią. Ja sam zresztą przecież nie od wczoraj, bo już naprawdę od dawna, piszę do kwartalnika myśl.pl, który ma jednoznacznie oblicze takie neoendeckie. I nikt z tego nigdy nie robił problemu. Redakcja wie, że jestem libertarianinem, znają mnie przecież wszyscy tam dobrze, a jednocześnie moje teksty przechodzą i są to teksty, w których no, ja też się tam, powiedzmy, nie obcyngalam. Ale myślę, że dzięki temu coś się udaje osiągnąć. No, niech mi ktoś pokaże drugi kwartalnik narodowy, którym na przykład, w którym byłaby książka, znaczy recenzja książki Rothbarda. No, a w myśl.pl była, bo ja taką recenzję napisałem. I wszystkim się podobało. Są takie rzeczy, które my możemy komuś zaproponować, bo ja sam swój pogląd
zmieniałem, ja mój pogląd ewoluował i być może kiedyś w przyszłości, dzięki temu, że libertarianie będą chodzili na marsz 11 listopada, dzięki temu, że libertarianie będą wydawali książki, które trafiają nie tylko do libertarian, ale też do narodowców i dzięki temu, że libertarianie piszą do narodowych gazet, niektórzy narodowcy powiedzą kiedyś tak, tak, byłem kiedyś narodowcem, ale teraz jestem anarchokapitalistą. Mam nadzieję, że dożyję takich czasów. Więc to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Dlaczego posłance muszę polecałem poczytać Rothbarda? Ponieważ uważam, że Rothbard jest bardzo fajnym ekonomistą, a jeszcze lepszym historykiem myśli ekonomicznej. No i dlatego to robiłem, ponieważ... Ja się zgodzę co do Rothbarda. On politykę zagraniczną Związku Radzieckiego na pewno opisał bardzo dobrze. Mówię to z perspektywy komunisty. Polecałem to na komunistycznych grupach i rzeczywiście zgadzali się z tym. W manifestie libertariańskim Rothbard analizę krytyczną Stalina i to na przykład, że to my żeśmy nawadli na Związek Radziecki w 20 roku, a nie oni na nas, przyjmujemy z całą stanowczością. Będą mu to wyciągać już ten przez następne 1000 lat. Nie, kolejny powód do lubienia Rothbarda z perspektywy komunisty. Dawaj Marcin, dawaj. No jeżeli jest się komunistą, to tak, ja nie jestem komunistą. Mam nadzieję, że nigdy nie, znaczy nie, po prostu nigdy nie będę komunistą. I ja wiem, że no, po prostu nie czarujmy się, ludzie, którzy są urodzeni za Atlantykiem, bardzo często bardzo niewiele wiedzą o historii, zwłaszcza naszej części Europy i stąd takie pomyłki, które także Rothbardowi się zdarzały, no bo przecież wszyscy jesteśmy ludźmi i nawet wielki Marej popełniał błędy, rozgrzeszając Związek Sowiecki, najbardziej zbrodnicze państwo, jakie w ogóle istniało, chyba obok tylko III Rzeszy. No ale dobrze, to jest odpowiedź na drugie pytanie. I teraz trzecie pytanie, czyli moja, jak tu towarzysz Kaufman sugeruje, pogarda dla ludzi, którzy żyją trochę biedniej. Przypominam, że Warszawa jest w tej chwili drugim miastem w Polsce pod względem jak gdyby średnich dochodów, bo pierwsze są Katowice, 5500 zł. Dla mnie też zaskoczenie. To druga prawda. Jest Warszawa, ale na pewno nie jest to drugi Kraków. Warszawa jest miastem bogatszym. Ja może w ogóle opowiem tą anegdotę od początku do końca, ponieważ sytuacja była następująca. Byliśmy na tym marszu 11 listopada, weszliśmy do jednej z knajp, nie w centrum, zdecydowanie nie w centrum. Zauważyłem, że jest kartka na drzwiach, toaleta płatna. Zapytałem się ile. No Hugo, ile ty uważasz, że tam mogło być napisane? Złotówka. 5 zł. No to ja się pani spytałem, to po ile jest piwo? Ona mówi 8 zł. No to ja kupiłem piwo, wypiłem je i poszedłem do toalety, no bo co miałem zrobić? Jak już płacić, to uczciwie. I oczywiście, że że ja skrytykowałem na Facebooku, też po prostu zastanawiają mnie ludzie, którzy jak gdyby żyją tym, co kto na fejsie napisał. Skrytykowałem i to w taki żartobliwy sposób. Zresztą ten wpis jest cały czas u mnie. Ci, co mają mnie w znajomych, mogą sobie przeczytać, jak znajdą okolice 11 listopada zeszłego roku, to ten wpis tam jest. Mogą przeczytać całą dyskusję, która się pod spodem toczyła na temat tego, czy to jest w porządku dla libertarianina krytykować to, że ktoś no bądź co, bądź dobrowolnie prosi o opłatę 5 zł. Ja myślę, że jak najbardziej, bo jeżeli właściciel lokalu narzuca sobie taką cenę, która jest, to jest śmieszna, to po prostu ośmiesza jego interes. To znaczy, że to oni muszą zarabiać na toalecie, bo tak słabo gotują? No na to wychodzi. To może niech ten ktoś otworzy szalet publiczny, może w takim interesie się lepiej sprawdzi. Żadna praca tak nie hańbi rzeczywiście ten, ale ja się nie czuję obrażony jako warszawiak w tym momencie, ale przez 30 lat rzeczywiście mieszkałem w Krakowie, a dopiero od dwóch mieszkam w Warszawie. Kokmen, ponieważ 22 minęła, powiedz 3/4 pytanie jeszcze miałeś, krótko. To znaczy tak, bo tutaj zrzucono mi, że ja żyję tylko Facebookiem. No ja powiem tak, poznałem pana Marcina w realu oczywiście i zauważyłem u niego jakby taką pogardę właśnie dla, jak to on określa, kongresówki, natomiast wielkie pochwały na rzecz zaboru chociażby dawnego pruskiego, pod powodem oczywiście niemieckiego, chociażby w podróży przez Toruń, Gdańsk i tak dalej. I właśnie nie wiadomo z czego to wynika. Natomiast jeżeli mówimy o innych akcjach w realu, to czemu mają służyć inicjatywy chodzenia po mieście i krzyczenie dziwki, ćpanie, ludzkie działanie oraz promocja kościoła Dionizosa? Bo rozumiem, że nie zgadzasz się z wizją narodową czy patriotyczną w duchu katolickim. Okay, dzięki. W tym momencie.
I przerzucam się na odsłuch, dziękuję, dobranoc. Dzięki ci wielko, Kokman. Marcin, mam nadzieję, że masz jeszcze parę minut, żeby przedłużyć audycję. Jasne, oczywiście. Możemy jeszcze gadać nawet i drugą godzinę, jeżeli tylko ty jeszcze masz czas. No to dobrze, wiesz co, ja mam czas, bo tutaj właśnie się telefony rozdzwoniły w tej chwili, więc zaraz będziemy je odbierać. Spokojnie, możemy rozmawiać. W kontekście rozmawiać. W kontekście odpowiedzi na to pytanie, mam nadzieję, że nie. Okej, okay, to jest jak gdyby, ale, jest kilka pytań. No właśnie, ale w ogóle powiedzmy, co chodzi, bo ja nie wiem, o co chodzi. No właśnie, bo to trzeba poznać jakby historię od początku do końca. Jeśli chodzi o kościół Dionizosa, faktycznie mamy taki happening w Krakowie, po prostu zakładamy kościół zbliżony do, jak gdyby ideologicznie do latającego potwora spaghetti, ale że latający potwór spaghetti już się dorobił swoich wyznawców, no to my sobie robimy takie no, własne trollololo na żywo i tyle. I to ma na celu po prostu zabawę. Od co? Więc to jest jakby jedna rzecz. Jeśli chodzi o okrzyki dziwki chlanie, ludzkie działanie, faktycznie było tak, że kiedyś w Gdańsku byliśmy na zamkniętych urodzinach kolegi, potem przechodziliśmy do lokalu, no i to, że tam ludzie byli tam, jeden z drugim byli po drinku i tam ktoś coś krzyknął, no i co z tego? No i co, stało się coś komuś? No nie wiem, ktoś się, zbezcześciliśmy jakąś świętość, no naprawdę do szkoły austriackiej spokojnie można podchodzić też bardziej na luzie i z jajem i nie czarujmy się, że wszystko musi być super poważnie, a to, że rymowanka zręczna, to ja myślę, że powinniśmy wręcz dostać pochwałę. A powiedz mi właśnie, co sądzisz o partii libertariańskiej, tej, która na Facebooku ostatnio zaistniała sobie. Mieliśmy tych twórców jako gości jakiś czas temu, miesiąc, dwa miesiące temu. Przyglądasz się tej inicjatywie? Bo to jest pewnie, że się przyglądam, oczywiście. Troszkę w kontekście właśnie tego sprzedawania fajnego, dobrych idei. Fajne czy nie fajne? O, znaczy fajnie, że coś się dzieje. Fajnie, że ludzie się organizują i ja myślę, że każda nowa inicjatywa, każda nowa organizacja zawsze parę innych osób przyciągnie, których by nie przyciągnęły te, które już istnieją. I na pewno partia libertariańska, ta, która powstaje w Polsce, też tak zrobi. Oj, nie mów tak dyplomatycznie, bo po prostu jak czasem obserwuję niektóre organizacje, już trochę od tej polityki tutaj nie uciekamy, widzę za bardzo, to... Właśnie chciałem zdać tą drugą część. To czuję się zażenowany czasem, po prostu jak widzę tych ludzi, którzy w sposób sztywny, nudny, jak flaki z olejem prezentują naprawdę fajne idee. To już ci mówię, co miało być posłowie natomiast. No dobra, dawaj. Więc posłowie natomiast jest mój pewien, no taki, co tu dużo nie mówić, sceptycyzm, jeśli chodzi o takie inicjatywy polityczne w ogóle na scenie libertariańskiej w Polsce. Mnie się wydaje, że to, co my teraz musimy robić, to jest stawiać na edukację, to jest stawiać na stowarzyszenia, rozwijać to, co jest, a na partię to naprawdę przyjdzie czas. Ja nie mówię, że partia jest niepotrzebna, bo jest, tylko ona będzie potrzebna tak naprawdę za jakieś, czy ja wiem, no chciałbym, żeby to było już za 10 lat, a w mniej optymistycznej wersji to będzie 30-50 lat. I pewnie niech ci ludzie działają. Oni mają oczywiście moje, bo no, oczywiście nikt mnie o nic takiego nie prosił, ale oczywiście słownego poparcia mogę im udzielić. Natomiast ja się w to nie zaangażuję na razie, bo robię inne rzeczy, które tak naprawdę wydaje mi się, że powiem brutalnie, mają w tej chwili większy sens. Najpierw musimy wypracować wyborców, żeby oni mieli na kogo głosować. To nie będzie tak, że się pojawi partia i pojawią się wyborcy. To działa w drugą stronę. Są wyborcy i pojawia się partia. No. Tych wyborców libertariańskich mamy bardzo mało. Ciekawe podejście. To zaraz jeszcze zapytam o tą edukację. Jasne. Mamy Krzyśka na antenie. Cześć, Krzysiek. No, witam. Marcinie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ja ci tu dzisiaj składam życzenia. Bardzo dziękuję. A proszę bardzo. A i wisimy piwo, bo kiedyś mówili na piwo w Gdyni, jak ktoś się tak nie spotkał. Jeżeli uda mi się pojechać tam na konferencję w maju, to w maju możemy wypić piwo. O, to z miłą chęcią. Dobrze, ale teraz pytanie. Jak się zapatrujesz na taki nurt technokracja? Jak ty to widzisz? Czy to by miało sens? Czy to by wypaliło? No i to tyle chyba w sumie. To mogę się przyjrzeć na odsłuch dalej. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie, to był Krzysiek w kontestacji. Technokracja, polityka. No ale jestem politologiem, przynajmniej się ludzie nie pytają o ekonomię. Tutaj w kwestiach politycznych jednak, czy politologicznych, czuję się trochę bardziej kompetentny. No to tak, no to o technokracji. Znaczy mnie się wydaje, że sama idea technokracji jest troszeczkę oszustwem. Dlaczego? Dlatego, że technokraci mówią tak, no mamy powiedzmy rząd i ten rząd
czy jakieś tam ciało, zarządza właśnie tylko takimi sprawami zupełnie technicznymi. Rządzą eksperci, którzy się znają. Ten się zna na ekonomii, to tam on to robi tak, żeby wszyscy byli możliwie bogaci. Ten się zna na transporcie, to zastanawia się, w jaki sposób wybudować nam infrastrukturę. Mhm. Ten się zna na tym, na tamtym, na tamtym. I okej, znaczy to wszystko fajnie wygląda do tego momentu. Tylko polityka to jest jednak też sztuka zarządzania pewnymi problemami, ponieważ interesy są po prostu sprzeczne. I są różne, już na poziomie jednostkowym, na poziomie grup te interesy się często wykluczają po prostu. I nie można, znaczy nie ma czegoś takiego jak czysta technokracja. Zawsze technokraci czy rządy technokratyczne dojdą do takiego momentu, w którym będą musiały sobie powiedzieć tak, musimy zrównoważyć budżet, to znaczy, że teraz musimy komuś no po prostu zabrać. I teraz taka decyzja zawsze będzie motywowana jakimiś pobudkami ideowymi. Nie ma czegoś takiego jak czysta technokracja, że zarządzamy tylko sprawami, zarządzamy problemami. Zawsze dojdziemy do takiego momentu, kiedy będziemy musieli tak naprawdę zejść na ten poziom taki aksjologiczny i zastanowić się, czy jesteśmy technokratami libertariańskimi, czy technokratami socjalistycznymi, czy jeszcze jakimiś innymi technokratami, bo sama technokracja ma po prostu swoje takie punkty graniczne i pewne decyzje, znaczy jest nie inaczej, technokracja jest po prostu niesamodzielna. Znaczy pana, zawsze dojdziemy do jakichś sporów ideowych, znaczy prędzej pana, czy później. Pan opisuje tylko mechanizmy pewne, tak? Tak, bo, tak, bo dokładnie. Jako, że w każdej dobrej audycji musi paść słowo Hitler, to niech to padnie teraz. No bo okej, zakładając, że II wojna światowa również jak mechanizmy różne, trzeba było rozwiązać bardzo dużo technicznych problemów na przykład, tak? Jak tutaj zutylizować milion ludzi na przykład? To mogliby się tym technokraci również zająć, bo jest to jakiś problem do rozwiązania. Logistyczny na przykład. To nie wiem, jak skomentować, ale nie, to ja tak krótki komentarz. Słuchaj, edukacja obywateli. Powiedz mi, czy taką ideę wyznajesz od zawsze, czy ostatnio? Wiesz co, trudno powiedzieć, że od zawsze, bo też się nie okłamujmy, jak już mówiłem trochę wcześniej, no to ja libertarianinem takim świadomym, to jestem od końca studiów magisterskich. Poważnie? Czyli dopiero? Znowu, tak, tak. Czyli znowu nie od tak bardzo dawna. Wcześniej byłem, powiedzmy się tam obracałem w tym takim kontinuum między konserwatyzmem, a tym, co się w Polsce nazywa konserwatywnym liberalizmem, czyli jakimś takim klasycznym liberalizmem, trochę po przejściach, tak możemy to nazwać. Co cię przekonało? Bo okay, klasyczny liberalizm to nie jest aż tak daleko w końcu. No nie jest tak daleko, faktycznie, bo libertarianizm to jest taka moja, jak się mnie ludzie pytają, ale jak mi wytłumaczysz, czym jest libertarianizm? Ja się pytam, a wiesz, co to jest klasyczny liberalizm? Jak jest odpowiedź? Tak, wiem, no to odpowiadam, no to libertarianizm to jest klasyczny liberalizm plus co najmniej nieufność wobec państwa. Bo tak to chyba możemy nazwać. No, czyli to wszystko, co mamy w klasycznym liberalizmie, ale zakładamy, że kurczę, no od tego, jak ojcowie założyciele założyli Stany Zjednoczone, to już trochę minęło. Widzimy, że nie zawsze wszystko im dobrze wyszło i że to państwo po 200 latach, no to jednak jest gdzie jest, a nie jest tam, gdzie oni sobie wymarzyli, że powinno być za te 200 lat. No, ale unikajmy jakichś słów, wiesz, technokratyzm, liberalizm i tak dalej, bo to dla normalnych ludzi naprawdę są kosmiczne słowa, to wiesz, tylko... No właśnie... pewnie, dlatego ja zawsze to odpowiadam ludziom, którzy najpierw wiedzą, co to jest klasyczny liberalizm. A innym freaków. Mówię, że libertarianizm jest to po prostu taki sposób myślenia o sobie, o społeczeństwie i o gospodarce, który zakłada, że moja wolność po prostu, jeżeli nie narusza cudzej wolności, to powinna być realizowana. No bo wychodzisz właśnie z bardzo... ciekawego, no takiego, takiej idei, z której my jakby wychodzimy z takiego założenia, że najpierw rzeczywiście trzeba nauczyć ludzi tego, jak to wszystko wygląda, a potem oni sami sobie właśnie wybiorą partie polityczne, na przykład, albo zmienią jakąś rzeczywistość, albo zagłosują na kogoś, na taką, a nie inną osobę może. A taka nauka, no właśnie to nie jest taka, nie jest, może inaczej, pojęcie edukacji ludzi, no nie jest takie proste, jakby sobie ludzie myśleli, że edukacja ludzi to jest posłanie ich do szkoły. To, no nie, to tak właśnie nie działa do końca. Że edukacja ludzi to jest na przykład kazanie im założenie firmy albo zachęcenie ich do tego i niech się z tym zmagają. I to jest chyba jedna z najlepszych szkół życia tak naprawdę rzeczywistości w Polsce. Znaczy można ludziom tłuc do głowy, jakie to podatki są złe i w ogóle regulacje i tak dalej, ale tak naprawdę wystarczy, żeby ten człowiek założył tą firmę, spróbował ją poprowadzić przez parę miesięcy i sam się przekona, jakie to wszystko jest idiotyczne. Albo nawet w prostszym modelu na przykład
żeby sobie kupił gdzieś ziemię i spróbował sobie wyciąć drzewo, które rośnie na tej ziemi. No właśnie, no takie przykłady uczą najlepiej. Przypomina mi się teraz, co kiedyś Robert Gwiazdowski powiedział w takim komentarzu o jeszcze ministrze panu Kołodko. On powiedział, że to jest taki człowiek, że on za to, co on narobił, to on za karę powinien prowadzić firmę przez rok. Że za karę, żeby utrzymał biznes. No to dokładnie, tutaj się zupełnie zgadzamy. A ten system, który mamy w Polsce, ja nie wiem, czy jeszcze możemy go nazwać systemem edukacji. Jest chyba antyedukacja. Przynajmniej w większości, bo oczywiście są dobre szkoły, są dobre uniwersytety, czy powiedzmy względnie dobre, jak na warunki europejskie. No i nie mów mi, że Uniwersytet Jagielloński, na którym studiowałeś, jest dobrym uniwersytetem. Ja ci powiem, że jak na powiedzmy polskie warunki, to jest chyba nawet najlepszy, ale jeżeli go porównujemy nawet z uczelniami z Węgier czy z Czech, no to no szału nie ma. No. Ja przecież skończyłem te studia i wiem jak to wyglądało, tylko to, żeby była jasność, to tak naprawdę jeszcze nie jest jeszcze taki największy problem tych ludzi, którzy tam są. To chodzi o struktury. Gdyby to funkcjonowało inaczej, to moglibyśmy rozmawiać inaczej, ale jeżeli na Uniwersytecie Jagiellońskim, a chyba tak teraz jest, ale to jest do zweryfikowania w internecie. Jest tylu samo lub prawie tylu samo pracowników administracji, co pracowników naukowych, no to się nie czarujmy. No to wygląda jak może wyglądać, bo nie może wyglądać inaczej ten uniwersytet, po prostu. Ja wiem, a szkoda, bo masa naprawdę konkretnych naukowców, masa bardzo zdolnych studentów, bo musi po prostu z tym nawisem sobie jakoś radzić. No mogą też tam nie studiować, ja tam studiowałem 5 lat rzeczywiście, ale przerwałem ci w pół zdania, nie wiem, czy potrafisz wrócić do tego zdania? Czy... Nie, myślę, nie. Że możemy przejść do danego okay. wątku. Słuchaj, Akademia Młodych Przedsiębiorców, tutaj zaraz zacznę znowu odbierać telefony, które tutaj dzwonią mi we tle. Akademia Młodych Przedsiębiorców, czyli ten pretekst, dla którego się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Przecież ty nie jesteś przedsiębiorcą, to co ty robisz jako twórca Akademii Młodych Przedsiębiorców? Pewnie, że nie jestem przedsiębiorcą, w sensie takim, że nie zatrudniam ludzi, znaczy nie mam swojej firmy po prostu. No. Natomiast jestem aktywistą i jako aktywista myślę, że mogę się realizować właśnie ciągnąc projekt trzeciosektorowy. Więc tak to widzę. Pewnie najfajniej by było, jakby polscy przedsiębiorcy byli na tyle bogaci, że każdy z nich, czy prawie każdy z nich mógłby sobie pozwolić na jakąś swoją małą fundację i tam część środków by przeznaczał na to, żeby po prostu takich jak ja, czy takich jak moi koledzy z różnych organizacji wolnościowych, czy wolnorynkowych, w których się obracam, wynajmować, żeby oni po prostu dla nich robili no, takie projekty, którym im zależy, że uważam, że tak, chcę uczyć innych przedsiębiorczości. No ale tak nie jest. Jednak ta nasza warstwa przedsiębiorcza nie jest jakoś szczególnie zamożna. Też się nie, no, wiemy dlaczego. Gdyby państwo działało inaczej w Polsce, to może nie rozmawialibyśmy na takie smutne tematy. No ja się tym po prostu zajmuję, bo ktoś musi. Okej, to odbierzmy jeszcze jeden telefon tak od razu. Witaj słuchaczu, jak ci na imię? To jeszcze raz ja, Hugo, bo wolałem zadzwonić z telefonu, żebyś mnie odebrał. Mam jeszcze dwa pytania konkretne, merytoryczne. Ale szybkie. Bardzo. Ale szybkie. Kaufman z nami jest. Tak, tak, bardzo szybkie, bo tutaj pan Marcin mówił, że jego przekonał Atlas Zbuntowany, natomiast zapytam się o jego impresję na temat książki pod tytułem Źródło, czyli drugiej wielkiej księgi Ayn Rand, czy on to czytał? Mówił, że czytał. A nie mówił. Tutaj się nie mówił, tylko o Atlasie. Dobra, ale drugie pytanie, szybkie. Drugie pytanie, jak się odnosi do libertarianizmu w wydaniu lewicowym, czyli, ale to też w różnych aspektach, może to być na przykład Kevin Carson, ale na przykład Roderick Long, ale konkretnie czy Wally Conger, czyli na przykład, czy co myśli o nurtach lewicowo-libertariańskich, którzy na przykład podkreślają kwestie na przykład mniejszości seksualnych, albo na przykład opresji nie tylko państwowej, ale także ogólnie takiej opresji na przykład obyczajowej, wykluczenia kulturowego i tym podobne. Już nie mówmy ekonomicznej, bo wiadomo, zaraz tu będą spory. Okej, dobra. Dzięki ci wielkie. To był Kokpen po raz drugi z numeru telefonu za to do nas zadzwonił. Marcin? Jasne. Ja powtórzę to, co mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o Ayn Rand i Atlasa Zbuntowanego. To nie ta książka mnie przekonała. To była pierwsza książka taka stricte libertariańska, którą przeczytałem. Natomiast mnie przekonał Hoppe i Demokracja, Bóg, który zawiódł. To mnie przekonało. Oczywiście Źródło czytałem i też mi się podobało, ale bardziej mi się jednak podobał Atlas Zbuntowany. Wydaje mi się, że jest fajniej napisany i po prostu jest ciekawszy. Oczywiście znam Źródło, ale po prostu nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia.
jak Atlas. A co do drugiego pytania, czyli kwestia lewicowego libertarianizmu, ja się tym zajmuję jako problemem badawczym, ponieważ mój doktorat będzie dotyczył kwestii prawicy i lewicy w libertarianizmie w ogóle, czyli w ogóle próby wpisania libertarianizmu w oś prawica-lewica, czy to jest możliwe, jeżeli nie, to dlaczego, i jeżeli nie, to jak to po prostu ogarnąć, żeby to jakoś usystematyzować. I po prostu zajmuję się libertarianizmem lewicowym w sposób stricte naukowy. Ostatnio byłem na konferencji w Raciborzu o etyce w biznesie i zaskoczyłem wszystkich, mówiąc o pojęciu rynku w algorytmie. Referat się bardzo podobał. Przepraszam, że się tak przechwalam. A wkrótce... Halo, halo? Słuchajcie, a poczekaj jeszcze, kreator, niech Martin jeszcze skończy wątek. No wkrótce, czyli w sobotę będę, w sobotę i w niedzielę mam ten referat, będę w Poznaniu i tam z kolei będę mówił również o algorytmie, ale o pojęciu, znaczy o rozumieniu rewolucji w algorytmie, więc zajmuje mnie ta sprawa, ale w sposób naukowy. Ja sam siebie rozumiem bardziej jako takiego libertarianina prawoskrętnego. Bliżej jest mi do Hoppego niż do Kongera, którego Kochman wymienił. Swoją drogą oczywiście Konger jest lewicowym libertarianinem, ale no moim zdaniem Kevin Carson nie jest, po prostu nie jest libertarianinem ani lewicowym siłą rzeczy. To tak, tylko gwoli ścisłości. Mm-hmm. Kreator, słychać cię doskonale. No to tak, przede wszystkim Rosja bolszewicka zajmowała tereny, które Niemcy opuszczali wbrew porozumieniom, które były na początku przyjęte, więc Rosjanie zaczęli atakować Polskę i nasze terytoria, które były w traktacie wersalskim przewidywane dla nas. A druga sprawa, że jak tak czasami słucham, co Kochman mówi, jak dzwoni, to mam wrażenie, że on się oddalił od rzeczywistości, tak jak sonda Voyager od Układu Słonecznego, bo w tej chwili już jest daleko poza. No z Marcinem też miałem okazję się napić, może nie tyle, bo wtedy prowadziłem samochód i tutaj akurat bardzo popieram to, co mówi, bo to w porządku człowiek i życzę wszystkiego dobrego w zasadzie w działalności. Także. Jakieś pytanie masz? Czy tylko pytanie, no, komentarz. W zasadzie ja się ze wszystkim prawie zgadzam, co mówi, więc ciężko jakieś pytanie zadawać może. Które podatki byś zniósł pierwsze? Okej, dzięki ci wielkie, kreator. To jest kreator, zresztą jeden z naszych dziennikarzy tym razem w programie Konserwa. Pewnie. Pozdrawiam cię, kreatorze. Nie chcę już wracać do tematu Bolszewi i Kochmana, no to jest wszystko w książkach opisane i opowiem. No po prostu nie wierzmy nigdy wszystkim na słowo, zawsze wszystko sprawdzajmy, ufaj, ale sprawdzaj, na pewno Kochman wie, kto to powiedział. No i jeżeli ufamy Marejowi Rothbardowi w kwestiach ekonomicznych, to jednak zawsze to sprawdzajmy też to, co on napisał o historii, no a potem właśnie, żeby tam nie twierdzić, że to Polacy wywołali wojnę z Bolszewią, bo to są jakieś historie w ogóle pomylone. Natomiast co do tego, które podatki bym zniósł jako pierwsze, no cóż, no chyba najkrócej odpowiem, że zniósłbym te, które są najbardziej szkodliwe. Wydaje mi się, że najbardziej jednak... Które? Tak, moim zdaniem najbardziej dewastuje nas podatek VAT. Ale wiem też to, że no, pobawmy się w taką symulację. Gdybym nagle zyskał taką, powiedzmy, władzę, choć nie pożądam jej, ale gdybym zyskał taką władzę, że to ja bym ustalał system podatkowy w Polsce, no to jednak tak szczerze mówiąc, oprócz kwestii ideologicznych, musiałbym też popatrzeć na to, jak mi się równoważy budżet, bo z dnia na dzień, w nocy, ze środy na czwartek, to my anarchokapitalizmu nie wprowadzimy, bo to się skończy no, totalną tragedią. Działania muszą być po prostu możliwie przemyślane. Ja nie mówię, że bardzo stopniowe, bo czasami terapie szokowe są po prostu potrzebne. Ale muszą być te po prostu działania przemyślane. Więc jeżeli widzimy, że z podatku dochodowego państwo polskie tak naprawdę zyskuje niewiele, natomiast ściągalność i obsługa tego podatku jest bardzo droga, no to chyba już wiemy, który podatek mógłby spokojnie jako pierwszy polecieć, który jest uciążliwy dla obywateli, który jest po prostu drogi w uzyskaniu i który wcale nie przynosi jakichś wielkich pieniędzy, oczywiście wielkich w skali budżetu państwa, bo to pamiętajmy, że to są kwoty zawrotne jak na osoby prywatne, ale wcale nie duże jak na budżet państwa. Ja chyba myślę, że od tego moglibyśmy jednak zacząć. Więc jeżeli
jeżeli bym się obracał w kwestiach czysto ideologicznych, to chętnie bym zaczął od tych podatków, które są najbardziej szkodliwe. Ale jeżeli miałbym być politykiem, no to nie, po prostu nie mogę tego zrobić, bo jednak nie obracam się wtedy w sferze idei, tylko obracam się w sferze realnej polityki. No i tnę to, co jest najprostsze do zrobienia na daną chwilę. Zaraz jeszcze wrócę do tego tematu, bo tam mam jedno pytanie na ten temat, ale mamy Michała na antenie. Cześć, Michał. Cześć, Hugo, cześć, Marcin. Kopelat Marcin, Michał Wójcik z tej strony. No, cześć, Michale. Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie, czy masz osobiście jakieś plany polityczne, bardziej tak stricte? Czy widziałbyś się w roli drugiego Przemysława Wiplera, czy przyjąłbyś w ogóle jakąś taką propozycję? I dlaczego nie? Przyjąłbyś? Sprawa jest skomplikowana. Na dzień dzisiejszy naprawdę absolutnie nie myślę o byciu w jakiejś partii, o kandydowaniu gdzieś, ale wiem, że różnie może być za 20-30 lat. Może za 20-30 lat będziemy mieli w Polsce fajną inicjatywę wolnościową, taką partyjną, nie tylko trzeciosektorową. I wtedy, no kto wie, czemu nie. Natomiast na dzień dzisiejszy po prostu, no ja sam sobie siebie nie wyobrażam jako polityka dziś. Ale nie mówię też, że na pewno nigdy nie będę politykiem, bo po prostu nie mam pojęcia. Zresztą kto wie, w rozumieniu takim powiedzmy szerszym, to politykiem ja już jestem od dawna. Ponieważ zabieram głos w sferze publicznej, jestem jakimś tam liderem opinii. No to już jest trochę politykowanie, a to, że ja nie należę do żadnej partii, to jeszcze być może po prostu nic nie znaczy, jeżeli oczywiście rozumiemy politykę w taki szerszy sposób. No jeżeli rozumiemy ją jako węższy, tak już sprofesjonalizowany, to ja politykiem na pewno nie jestem w tej chwili i szczerze mówiąc nie marzę o tym, żeby nim być. Jakieś jeszcze pytanie, Michał? Dzięki wielkie, pozdrawiam. Proszę bardzo. Życzę sukcesu. Wzajemnie, trzymaj się, Michale, do zobaczenia. To był Michał, jak powiedziano na czacie, kto jeszcze nie pił z Marcinem, to wszyscy pili już. My chyba nie piliśmy już teraz. No i nie, a popatrz, że nie było jeszcze tak faktycznie. Czas się spotkać, wiesz. A z tego samego miasta byliśmy przez kupę czasu. Dobra, obowiązek. Marcin Chmielowski jest dzisiaj naszym gościem. Przypomnę dla tych wszystkich licznych słuchaczy, którzy się dołączyli w drugiej części audycji. Tym bardziej, że właśnie widzę, że w drugiej części audycji słuchalność nam skoczyła dwukrotnie. Także nie wiem, może się jakiś serial skończył w telewizji. Rambo 6 po raz 17. Marcin Chmielowski to jest osoba, która zasłynęła w programie Młodzież Kontra, w której uczestniczył przez 6 sezonów, jak sam się przyznał. Możecie, jak wpiszecie jego adres, jego nazwisko w YouTube, to wam wyskoczy 17 zilionów wyników i tam możecie sobie ją osobę tej, znaczy jego wypowiedzi sobie posłuchać, ale nie jesteśmy z tego powodu, że on występował w programie Młodzież Kontra, przynajmniej nie tylko, ale dlatego, że stworzył Akademię Młodych Przedsiębiorców, która to inicjatywa jest projektem Fundacji Wolność i Przedsiębiorczość, którą z Jackiem założył, z Pędlem. Słuchaj, a powiedz mi, a Jacek jest przedsiębiorcą? Jacek lubi się określać mianem, które jest niespotykane w Polsce, ale jest popularne w Stanach. On o sobie mówi, że jest przedsiębiorcą idei. Słuchaj, a ty nigdy nie chciałeś mieć takiego, nie wiem, no popatrzeć sobie, że słuchaj, no jest rynek, nie wiem, na... Bo tak naprawdę jak tak rozmawiam sobie z różnymi tam przedsiębiorcami, takimi, którym się tam bardziej powiodło, to najwięcej takich, no nie wszyscy, ale spora, bardzo duża część takich przedsiębiorców to są tacy ludzie, którzy mają strasznie nieatrakcyjne produkty. Czyli nie wiem, na przykład jakiś człowiek, który robi poręcze do wagoników metra, na przykład do wagoników metra i na tym się dorobił wielkich pieniędzy. Albo na przykład spotkałem się z firmą, która się zajmuje tym, że ona, jak są takie wielkie fabryczne kominy, to jego firma zajmuje się wzmacnianiem takich kominów od środka, już na samym końcu. Oni czymś tam malują w środku te kominy i dzięki temu one są jakoś wzmocnione. I wiesz, no nikt normalny nie pomyśli, że ja chcę mieć taką firmę, bo w ogóle nikt nie wpadnie zwykle na taki pomysł. Więc jest bardzo mała konkurencja, bardzo dużo, wiesz, a potrzeba jest. Nie chciałeś mieć nigdy takiej firmy jakiejś, takiej mało atrakcyjnej, nie wiem, wywozić śmieci na przykład? Powiem ci, Hugo, że chyba nie, ale to nie bierze się z tego, że
taka działalność jest po prostu, powiedzmy, że tam mało atrakcyjna czy mało spektakularna. Właśnie wbrew pozorom ja bym odwrócił to, o czym ty mówisz. To jest bardzo spektakularna działalność, bo pokazuje, że są ludzie, którzy potrafią się dorobić na rzeczach takich totalnie nieoczywistych, a zupełnie potrzebnych. Ja się teraz rozglądam po pokoju, w którym siedzę i widzę tutaj na przykład na podłodze jakieś kable leżą, no ktoś te kable musiał zrobić. I czy to, produkcja kabli jest atrakcyjna? Podchodzisz w knajpie do dziewczyny i mówisz jej: cześć, słuchaj, produkuję kable albo produkuję deski do prasowania. No to tak raczej kiepsko. A jeszcze o tych deskach byś powiedział, to mogłaby to sobie jakaś dziewoja za afront nawet poczytać. No właśnie, no jak w jakimś tam, może nie tych deskach, ale innych. To jest tak naprawdę różnie i ta działalność jest spektakularna, choć jest, szczerze mówiąc, mało widoczna. Ja po prostu nie myślałem o tym, żeby być przedsiębiorcą. Kto wie, może się we mnie ten duch przedsiębiorczy też jakoś tam obudzi za, powiedzmy, lat 5, 10, może za tydzień. Trudno powiedzieć, bo to jednak jest pewna forma iskry tak naprawdę. To jest pewna forma iskry i to są ludzie, którzy po prostu potrafią jak gdyby ogarnąć kilka rzeczy i wyprodukować jakąś nową wartość. Ja się zajmuję czymś troszeczkę innym. No, zajmuję się prezentowaniem tak naprawdę. Takim, no, mamy troszkę pokrewne, może powiedzmy sobie, zajęcia, może nie do końca. Ale ja tam robię jakieś rzeczy, ale też generalnie gro mojego czasu to jest marketing i prezentowanie pewnych rzeczy, które się kiedyś stworzyło, i więcej czasu zajmuje prezentowanie ludziom tego, co się wymyśliło, niż samo wymyślanie tego czegoś lub tworzenie. Więc trochę tak, trochę tak. Taki sprzedawca jesteś trochę, nie? No, sprzedawca idei. Ale sprzedawca. Tak. Jeszcze Krzysiek się tutaj dobija po raz drugi. Cześć, Krzyśku. Wyłącz tam radio, bo coś tam się, pogłosy są we tle. Tak, sorry. Spoko. A propos tego bolszewizmu, że to faktycznie bolszewicy nas zaatakowali przez ten traktat lizboński, ale też było powiedziane. No i tutaj chciałem a propos tej edukacji powiedzieć, bo w dniu dzisiejszym jestem przewodniczącym mojego liceum, no i od 3 lat Ministerstwo Edukacji tutaj wprowadziło jakieś takie dziwne rozporządzenie a propos ewaluacji szkoły. No i przyszli sobie państwo ewaluatorzy i przez cały miesiąc sprawdzają naszą szkołę, jak to ma wyglądać, że ta szkoła ma prosperować do przodu i tak dalej. To chciałem jeszcze podkreślić, że moja szkoła jest bardzo wysoko w rankingu polskich szkół, tak się chwaląc się i tak dalej. No ale nieważne, w każdym razie pan ewaluator powiedział, że ministerstwo narzuca na nas i Unia Europejska na to, żeby każda szkoła w Polsce była taka sama. No przepraszam, no ale to trochę wieje właśnie wspomnianym bolszewizmem. No jak to jest możliwe, żeby, kurczę, szkoła były takie same? No dajmy ludziom troszeczkę wolnej woli, bo na przykład przez to, że w tym roku weszła rocznik 9-6, ten nowy rocznik licealny, to jest już nowa programa nauczania. No właśnie idzie i przez to, przez pierwsze półrocze, pierwsze klasy licealne mają coś takiego jak profil ogólny. To jest kompletną bzdurą, ponieważ muszą się uczyć rzeczy ogólnych i dopiero później, po drugim semestrze, mogą wybierać, co zdają na maturze. No, no niestety, no, ale przez tyle lat były licea profilowane i jestem w ogóle liceum ogólnokształcącym, które ma profile klasowe. No i teraz został zdegradowany do jakichś tutaj kompletnych bzdur. No, no to jest po prostu jak dla mnie kpina. I tutaj chciałem jeszcze takie pytanie stricte, co to jest ten anarchokapitalizm, bo tak się spotykam i chciałem, żebyś, Marcinie, mi to wytłumaczył. No i jak jesteśmy przy anarchokapitalizmie, to czy nagrasz kiedyś coś z Keltuzem? Ponieważ chyba najbardziej znany nam anarchokapitalista w Polsce. No i cóż, pozdrawiam, już więcej nie będę się do was wybijał. Trzymajcie się, cześć. Okej, dzięki ci wielkie, to był Krzysztof, to nie wiem, że ja się muszę wypromować bardziej jak anarchokapitalista. Skoro Keltuz jest bardziej znany, to jest coś niepokojącego. Dobra, Marcin, dawaj jeszcze ten. A ja cię jeszcze potem zapytam o tę edukację i będziemy powoli kończyć. Pewnie. Więc chyba najkrótsza definicja anarchokapitalizmu to byłaby taka, która mówi, że jest to taki pomysł czy sposób myślenia o społeczeństwie, który zakłada, że wszystkie funkcje państwa możemy sprywatyzować i powinniśmy to zrobić. Czyli, że nie tylko mamy prywatne
prywatnie budowane drogi. Nie tylko mamy prywatnie dostarczane produkty do sklepów, ale mamy też sprywatyzowane te podstawowe funkcje państwa, czyli prywatne wojsko, prywatną policję i prywatne sądy, czy prywatny wymiar sprawiedliwości. No de facto oznacza to po prostu zanik państwa i stąd ten człon anarcho i oznacza jednocześnie podporządkowanie całej sfery politycznej, czyli zastąpienie sfery politycznej sferą gospodarczą, stąd i to wolnorynkową, stąd właśnie ten drugi człon nazwy, czyli kapitalizm, czyli anarchokapitalizm. Oczywiście takim chyba najbardziej znanym piewcą anarchokapitalizmu był Murray Rothbard, polecam poczytać Rothbarda. W manifestie libertariańskim jego jest o tym całkiem dużo i fajną książką zupełnie na początek o anarchokapitalizmie jest jeszcze Rynek i wolność Lindy i Morisa Tannehillów. To są rzeczy spokojnie do kupienia. Polecam. Chyba nawet Fior to wydawał zresztą, tak by the way, tak mi się teraz kojarzy. Więc to na pewno jest gdzieś jeszcze do znalezienia i myślę, że jak przeczytasz te lektury, to jest być może jakiś początek pewnej przygody intelektualnej z anarchokapitalizmem. A z Keltuzem raczej nic nie nagram, ja się zajmuję troszeczkę, znaczy podoba mi się trochę inna muzyka. Dawniej mocno słuchałem metalu, też nie czarujmy się, ostatnio jednak się przerzuciłem bardziej na elektronikę i chyba się byśmy nie za bardzo mogli z Keltuzem dogadać w kwestiach kompozycyjnych. Ale oczywiście Keltuza znam, zresztą poznałem go też osobiście. Bardzo fajny gość i miło się z nim rozmawia. Też z nim piłeś? No, miło się z nim rozmawia. No już okay. Nie róbmy z tej audycji jakiejś takiej, wiesz, pogadanki typu Wódko pozwól żyć. Rzeczywiście Rynek i wolność to jest książka Janka Fiora, wydana przez niego. Jest zwykle niedostępna, ale jest w paru miejscach z tego, co widzę, także bardzo tanio jest, nawet do zdobycia chyba jakaś bardzo przeceniona, a niesłusznie, bo to rzeczywiście jest jedna z takich bardzo ciekawych pozycji poza książkami Thomasa Sowella oczywiście, które bardzo o ekonomii traktują dogłębnie, ale ludzkim językiem. Słuchaj, wracając do twojej inicjatywy, czyli do Akademii Młodych Przedsiębiorców, do tego projektu, czy macie czy macie plany stworzyć uczelnię w jakimś szerszym, chcielibyście, jest twoim marzeniem na przykład mieć swoją uczelnię wyższą za 5, 10, 15 lat? Pewnie. Chciałbym mieć swoją uczelnię, natomiast ja to widzę w trochę jakby inny sposób, mianowicie powinniśmy uczelnie opanowywać. Libertarianie powinni zrobić marsz przez instytucje i powinni zacząć od instytucji edukacyjnych. Powinniśmy mieć coraz więcej profesorów libertarian, bo w tej chwili mamy bardzo mało, a mamy. Powinniśmy mieć coraz więcej doktorów, adiunktów libertarian, doktorantów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja jak gdyby nie rozumiem w sposób dosłowny tego, o czym Hugo powiedziałeś. Nie rozumiem w sposób dosłowny tego, że ja po prostu za jakiś czas robię taką szkołę, która po prostu wypełnia tą lukę i uczy o libertarianizmie. Ja po prostu uważam, że powinniśmy na uniwersytetach się zakręcić. Nawet na uniwersytetach państwowych. Czemu nie? Nie chciałbym tutaj, wiesz, no, bo to okay, bo tak bardzo politycznie, wiesz, ta audycja troszkę wyszła, ale tak naprawdę ja bardziej jako edukację właśnie widzę ludzi, zetknięcie się ich z jakimiś realnymi problemami, z takimi praktycznymi, i to jest dużo bardziej pouczające dla ludzi dookoła niż jakieś takie teoretyzowanie wielkiego, wiesz, tam korporacjonizmie, syndykalizmie, w liberalizmie i wielu innych izmach, bo no to powiedzmy sobie szczerze, jednak czy student, czy tam trochę postudent już, no nie za bardzo to traktuje w sposób praktyczny, a gdy ja spotykam normalnych, realnych, no tych już przedsiębiorców, i to nawet nie tylko tych oficjalnych przedsiębiorców, którzy mają firmy, ale nawet tych takich nieoficjalnych przedsiębiorców, czyli człowiek na przykład, który handluje na Allegro i sprzedaje, wiesz, tam za 10 tysięcy złotych miesięcznie towarów, chociaż nigdzie tego nie rejestruje, to jest też dużo większy przedsiębiorca niż nie jeden oficjalny. To bardzo rzadko spotykam tam raczej ludzi, którzy są, no nazwijmy to, socjalistami, propaństwowcami i tak dalej. Oni, to jest raczej skorelowane, prawie zawsze, no nie zawsze, ale w 98%, że przedsiębiorca albo człowiek, który coś robi na własny rachunek, może tak nazwijmy to ogólnie, on siłą rzeczy sam do tego dochodzi, że kurde, że kapitalizm jest fajny, że to jest słuszna idea.
to jest sensowne. Dlatego nie wiem, czy należy w szkołach uczyć tego, że nie wiem, że liberalizm jest fajny, tylko na przykład uczyć ludzi przedsiębiorczości na przykład i niech się sami o tym przekonają, bo to się, wiesz, takie trochę z innej strony podejść do tego. Mhm. Powiem ci, że chyba jedno nie wyklucza drugiego, bo są ludzie, którzy będą przedsiębiorcami, ale tak jak powiedziałeś, oni się tego nauczą sami. Znaczy sami jakby zrozumieją, że bo można im oczywiście pomóc i to ma zrobić Akademia Młodych Przedsiębiorców, ale to, że ten kapitalizm jest jednak fajny, a nie tylko przedsiębiorczość jest fajna i że przedsiębiorczość nie polega na tym, że się pisze wnioski do Unii Europejskiej, to oni już zobaczą, jak będą działali na rynku. A jednocześnie powinniśmy mieć i możemy mieć, spokojnie możemy mieć jakąś część kadry na uniwersytetach, która będzie libertariańska, bo pamiętajmy, że no, czy ja ci powiem przykład z mojego życia. Ja doktorat robię na Uniwersytecie Pedagogicznym, czyli nie robię na UJ-cie. Na UJ-cie skończyłem studia, zrobiłem sobie potem rok przerwy, pracowałem w firmie, miałem szefa, tam się też paru rzeczy nauczyłem i potem dopiero poszedłem na doktorat. Poszedłem już na inny uniwersytet, bo po pierwsze z powodów naukowych chciałem trochę zmienić SOS, to jest zawsze zdrowe tak badawczo, ale też pamiętajmy, że ludzie, którzy kończą moją uczelnię, często potem idą do szkół. I jeżeli ja się z nimi będę tam jakoś stykał i próbował zarazić tą swoją ideą, no to kto wie, może oni w przyszłości będą troszeczkę inaczej prowadzili zajęcia, nie wiem po co istniejące, ale jak już istnieją, no to coś z nimi trzeba robić sensownego, takie jak wiedza o społeczeństwie czy podstawy przedsiębiorczości. To chyba lepiej, że jeżeli już te zajęcia są, to żeby prowadzili je nauczyciele libertarianie, ale my ich nie wykształcimy na czymś zupełnie nieformalnym, bo niestety bycie nauczycielem to jest zawód zamknięty i ci ludzie muszą mieć przygotowanie takie, jakie sobie ministerstwo zamarzyło, no to dotrzymy i do nich i właśnie dlatego powinniśmy pracować także na tym polu. Dla mnie ideałem jest taki polski George Mason University, który to jest uczelnia w Stanach Zjednoczonych, która jest uczelnią państwową, a jednocześnie jest to bardzo silny ośrodek libertariański. Oni po prostu sobie ten uniwersytet przejęli i my też możemy tak zrobić. Oczywiście to nie jest program taki typu zero-jedynkowego, że robimy tylko to i nic ponadto. A nie, to tutaj mamy różnych ludzi, mamy bardziej aktywistów, mamy bardziej naukowców, mamy bardziej mówców i każdy ma jakieś troszeczkę inne talenty. Więc niech każdy je w jakiś sposób wykorzystuje. Ja sam znam wybitnych, już choć będących w młodym wieku, ale bardzo dobrych ekonomistów z Instytutu Misesa. I przecież to są chłopaki, którzy oni niekoniecznie na przykład musieliby się sprawdzić, choć może by im się udało. Musieliby się sprawdzić jako przedsiębiorcy albo musieliby się sprawdzić jako na przykład prezenterzy radia internetowego. Może by się sprawdzili, a może nie. Ale to, co na razie, gdzie się sprawdzają, no to jest sfera naukowa. No to ja chcę, żeby oni uczyli przyszłych studentów, żeby im pokazywali, że jednak nasze rozwiązania są najlepsze. No a do tego potrzebujemy pewnych instytucji i po co budować swoje, jeżeli może łatwiej możemy przejąć cudze. A zaraz zresztą cudze, przecież to jest z naszych podatków. Halo, nasze. Słuchaj, ale ty wierzysz w wykładowców, którzy, tak abstrahując od tych tam, że niektórzy są zmuszeni do tego, ale wykładowców, którzy uczą się bycia nauczycielami, potem są nauczycielami, czy w ogóle taka osoba może reprezentować sobą jakąś wartość merytoryczną? Czy nie jest tak, że nauczycielem musi być, pytanie moje, czy to nie jest tak, że nauczycielem musi być osoba, która uczy już jak rzecz, coś, co sprawdziła, coś, czego się nauczyła, coś, co sprawdziła w praktyce, rozumiesz, tak? Po pracy może, albo inaczej, na jakimś etapie życia, kiedy już ma jakieś doświadczenie za sobą. Czy ktoś po studiach może być nauczycielem? Dobrym? O, powiem ci, że oczywiście jak chyba każdy w Polsce mam doświadczenia takie oscylujące z tragikomedii, jeśli chodzi o polski system edukacji, bo ja chodziłem przecież też do szkoły, chodziłem do liceum, jeszcze starym systemem szedłem 8 plus 4, no i wiem jak to wyglądało. Byli faktycznie nauczyciele beznadziejni i to powiedzmy sobie już, miałem beznadziejnych nauczycieli, ale miałem też wyjątkowych nauczycieli. Więc to na przykład jakich przedmiotów? A w liceum miałem wspaniałą panią z języka polskiego. To zdecydowanie i dzięki niej się zainteresowałem tak naprawdę w ogóle filozofią jako taką, a z zainteresowań filozofią czy filozofią polityki później wyszło zainteresowanie libertarianizmem.
więc może to tak działało. W podstawówce miałem z kolei bardzo fajną panią z historii, a miałem też tragicznych nauczycieli. W liceum miałem beznadziejną panią z angielskiego, miałem beznadziejną panią z historii. No i trudno, no, są tacy i są tacy. Ale po prostu pamiętajmy o jednej rzeczy. No, na razie mamy ten system taki, jaki mamy i próbujmy w nim jakoś pracować. Bo ja też mogę obrazić się na świat i powiedzieć, basta, dajmy sobie z tym spokój, zróbmy sobie Silandię gdzieś na Bałtyku następną. No, perspektywa kusząca. Nie, okay, ale wy też przyjęliście taką taktykę, że raczej zapraszacie teraz przedsiębiorców na przykład, bo macie szkołę przedsiębiorców, więc takich, którzy coś tak, tam sobie... Tak, tylko że tam chcemy ludziom pokazać przedsiębiorczość jako taką. No, ale to, ale, a słuchaj, jeżeli a to mamy zawsze, Polsko-Amerykańską tak Akademię Liderów, to tam uczą ludzie, którzy mają albo stopnie naukowe, albo pracują nad nimi. A robią to na uniwersytetach państwowych. No wiesz, no Janek Fier też robi teraz doktorat, no ale nie z powodu tego, że to jest jego, wiesz, jakiś taki cel życiowy, tylko chciałby wykładać na swojej uczelni w końcu. To świetnie, ja bo bardzo chętnie posłuchałbym jego wykładu. Bo tak, i myślę, że będzie świetnym doktorem, myślę, że będzie świetnym wykładowcą. No ale on tego nie potrzebuje, on to potrzebuje tylko dlatego, żeby tam spełnić, wiesz, kolejne wymagania idiotycznych tam ustaw, uchwał, tak, które dotyczą szkolnictwa wyższego. Ale okej, okay, no bo wymieniłeś tak już, kończąc powolutku, chociaż no, bardzo dużo okienek mi tutaj miga telefonów. Czekaj, zbieram teraz myśli w tej chwili. Jeżeli chodzi o tych nauczycieli, których wymieniłeś, okej, okay, język polski, że to jest dobry taki nauczyciel, który uczył tam po studiach, powiedzmy. No, ale to nie jest jakiś taki przedmiot, no, który jest jakoś specjalnie praktyczny. Trzeba dużo czytać i tak, to są właśnie takie idee, pewne przybliżanie, takie wtórne wszystko jest, takie wszystko tam jest wtórne. Należy dużo czytać na angielskim, tak samo jak na historii. Żeby uczyć historii, trzeba dużo poczytać i tylko przetworzyć potem tą wiedzę, którą ktoś inny wytworzył. Ale gro wiedzy takiej naprawdę praktycznej jednak, no to wiesz, no to nie da się tak po prostu gdzieś wyczytać, trzeba gdzieś się tego nauczyć. No, ja jednak dużo wyżej traktuję wiedzę, która na przykład dotyczy wystąpień publicznych. Jest to cholernie dużo ważne od tego, niż znajomość wiedzy, kiedy, wiesz, była bitwa pod Wiedniem lub bitwa pod Grunwaldem lub dlaczego Polacy przegrali powstanie warszawskie. No, w praktyce rzecz biorąc jest to jednak zupełnie nieważne z perspektywy przeciętnego człowieka, za to umiejętność wystąpień publicznych lub umiejętność robienia prezentacji w PowerPoincie lub na przykład umiejętność promowania się w internecie lub na przykład, wiesz, i tak dalej, takie różne praktyczne kwestie. Dla mnie takim, może nie wzorem, ale troszkę taką osobą, którą podpatruję od pewnego czasu, jest Paweł Tkaczyk. Paweł Tkaczyk to jest taki szkoleniowiec, który bierze bardzo, wiesz, wysokie stawki tam za dzień szkoleniowy, jak gdzieś jest. No, ale to jest człowiek, który jest, oczywiście żyje z tych jakoś tam szkoleń, ale przede wszystkim jakby drugą połowę jego działalności to jest jego agencja tam, nie wiem, reklamowa chyba, w której ćwiczy jakby na klientach i na swoich projektach te wszystkie umiejętności, których potem uczy na szkoleniach. No, bo inaczej się nie da w takich normalnych, praktycznych sytuacjach. Przydługi trochę pytanie, ale trochę zawoluowane, ale może jakoś się odnieść. Nie, już ci odpowiadam. Po prostu nie wydaje mi się, że szkoła jako taka jest w stanie nauczyć wszystkiego po prostu, ale tak samo nie niektóre rzeczy czysto teoretyczne są po prostu potrzebne. Tylko teraz jest jakby kwestia selekcji. Po pierwsze, czy naprawdę wszyscy muszą się tego uczyć? To jest raz, dwa. Jak mamy te szkoły zbudowane? Trzy, kto tam uczy? Historii nie. Wystąpień publicznych każdy. Okej, dobrze. Natomiast ty mówisz o tych rzeczach praktycznych. Ja nie wiem, czy naprawdę szkoła musi uczyć akurat także tego, bo jeżeli szkoły, które są teraz tak zbudowane, jeżeli one próbują tego uczyć, to ja myślę, że no będzie to, jeżeli to ma miejsce, to jest jeszcze gorzej niż było. No bo nikt tego nie umie tam. No to, no, to jest następna rzecz. Więc wydaje mi się, że nie, bo tutaj jak gdyby między nami nie ma jakiegoś wielkiego sporu, ja ci powiem uczciwie. Też widzę i dostrzegam oczywiście potężny, bardzo ważny wymiar tego takiego wykształcenia bardziej praktycznego, opartego o pewne umiejętności, ale wydaje mi się, że kwestia taka czysto wiedzowa też jest zupełnie potrzebna. A powiem ci to też, że nam, libertarianom, będzie łatwiej ludzi przekonywać, jeżeli nie będą mieli jakąś wiedzę. Jak nie będą mieli wiedzy, a tylko umiejętności, no to nam ich będzie ciężko przekonać po prostu, bo my się musimy do czegoś odnieść. A ludzie zawsze jakąś wiedzę agregują, nawet z oglądania telewizji, czy no właśnie, z oglądania telewizji, czy czytania Onetu, czy innych jakichś takich niespecjalnie intelektualnych zajęć.
coś tam im zawsze zostaje. No i teraz, jeżeli oni mają jakąś konkretnie ugruntowaną wiedzę, to mogą powiedzieć sprawdzam. I jak my do nich mówimy, oni też mogą powiedzieć sprawdzam. Potem sprawdzają. Sprawdzają, czy my mamy rację, czy ma rację jakiś wesoły pan uśmiechnięty z telewizji, który mówi, że no teraz wszystkim będzie lepiej, bo podniesiemy płacę minimalną. Więc ten taki minimalny agregat wiedzy, no przepraszam, Hugo, ale jest po prostu niezbędny. Jeszcze jeden telefon zaraz odbiorę, przepraszam. A dobra, to no może najpierw odbiorę i ostatnie pytanie już kończę, bo jak przedłużę nam się. Tomkiewicz jest, albo Mariszka, pewnie Tomkiewicz jest z nami, cześć. No cześć. Cześć. Tak, ej, oboje, no, oboje jak zawsze. Witam was, Marciny. Dzień dobry. Cześć. No więc ja chciałem się ograniczyć w sumie do jednego pytania, ale może uda mi się zadać dwa. Bo szczerze mówiąc, pierwsze będzie o państwie. Zdarłem sobie z państwa, zdzierając z państwa sobie wszystkie otoczki, jakie nałożyło samo na siebie, wyszło mi pięć rzeczy, które charakteryzuje według mnie państwo. Okay. Czyli kłopot, kradzież, zbrodnia, wróg i mafia. I w związku z tym, to jest taka moja deklaracja mojego libertarianizmu i anarchokapitalizmu, i w związku z tym mam pytanie do ciebie, Marcinie. Jak sobie wyobrażasz to przejście od tych stwardniałych struktur opartych o przymusowej kradzieży i o państwie wszechobecnym do struktur, które mogłyby zostać z powodzeniem określane jako struktury anarchokapitalistyczne, w których zawsze dynamika ludzkiego działania nie jest ubrana w nawiasy i wszystko się może zdarzyć. Jak sobie to wyobrażasz? To po pierwsze. A druga rzecz to świetny pomysł. Świetnie sobie wykombinowałeś utworzenie partii opartej o popyt wśród potencjalnych, bo ja to tak odczytałem, że najpierw wyborcy, a później dopiero utworzenie partii. Faktycznie to jest taka reakcja byłaby na popyt w sposób zupełnie naturalny, wynikła z całej tej sytuacji. Może jeszcze Mariszka. A nie, tylko właśnie do tego, co Tomek mówił. Tylko jak przekonać ludzi, którzy teraz domagają się socjalu i w ogóle są tak uzależnieni od państwa, jak ich przekonać do poglądów libertariańskich i jak i czy tych 20-30 lat, o których mówisz, żeby zaczekać, że może za 20-30 lat ludzie będą gotowi. Co się będzie działo w ciągu tych 20-30 lat i jak mentalność ludzi ma się zmienić? Biorąc pod uwagę, to jeszcze dodam, że ludzie mają spore deficyty, już teraz ocierając się troszeczkę o psychologię, i w gruncie rzeczy bardzo wielu ludzi jest tak naprawdę dziećmi i oni będą wciąż oczekiwali na to, że ktoś się nimi zaopiekuje, na przykład państwo. I teraz to jest ten główny problem moim zdaniem. Poza tym fajnie się pobiera pieniądze z redystrybuchy dla wielu osób, dlatego też jest to ciężka sytuacja. Więc jeszcze raz, jak sobie wyobrażasz to przejście od struktur skostniałych państwowych do struktur opartych o wolność? Tą przynajmniej jedną z tych dwóch najważniejszych. Pierwsza najważniejsza wewnętrzna, wolność myśli, a druga wolność to wolność od państwa. Także ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy, was i życzę powodzenia. Dzięki wielkie, to był Tomkiewicz i Mariszka, jak zwykle we dwójkę w kontestacji. Marcin. Jak mówiłem, najbliżej mi do Hoppego i chyba właśnie tam jest coś w rodzaju pewnego programu, pod którym ja się mogę spróbować podpisać. Czyli to, co najpierw robimy, to jest edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Staramy się odtwarzać naturalne elity, staramy się pokazywać, że państwo jest złem, no bo będąc libertarianami musimy to sobie powiedzieć otwarcie. Ale że jest złem, no niekoniecznym, bo są ludzie, którzy mówią, no to jest zło, ale to jest zło konieczne, to jest zło niekonieczne. I dopiero potem możemy mieć o czym rozmawiać. Oczywiście to są przemiany ogromne i po prostu takie wielkoskalowe. Nie mam szklanej kuli, nie wiem kiedy to będzie, nie wiem czy to kiedykolwiek będzie, ale szczerze mówiąc musimy przynajmniej próbować. Więc mój jak gdyby program to jest odbudowa naturalnych elit i później no to wszystko, o czym pisał Hoppe w Demokracji Bogu, który zawiódł. To jest jakby pierwszy punkt. I drugi punkt to było jak przekonywać, no tak jak już mówiłem, różnie, w różny sposób, do różnych ludzi różnie mówić. Mamy przedsiębiorców, no dla nich mamy akurat gotowy program. Mamy ludzi, którzy w tej chwili ciągną ten socjal, no starajmy się chociaż robić tak, żeby tych grup było coraz mniej, a tych ludzi, którzy już są, też się nie czarujmy, nie uda nam się przekonać wszystkich. Musimy przekonać przede wszystkim pewne, no niektóre elity, przynajmniej niektóre elity. Zacznijmy od elit naukowych, zacznijmy od tych elit, które
będą później kształtowały następne, znaczy po prostu my potrzebujemy jako wolnościowcy, tak naprawdę potrzebujemy celebrytów libertarian, których w ogóle nie mamy i może z czasem tacy się wykształcą. Więc starajmy się jakby docierać do ludzi niekoniecznie z tym, że każdemu podtykać Rothbarda czy Hoppego, coś takiego. Nie. Są ludzie, którzy w życiu nie przeczytają żadnej książki i mogą żyć z tym szczęśliwi i mimo to mogą być bardzo wartościowymi ludźmi, też o tym pamiętajmy. No to dla nich musimy mieć inną propozycję. Musimy mieć różne organizacje, które będą obsługiwały różne sektory. Dlaczego na przykład nie pracujemy z księżmi? Albo pracujemy w ograniczonym wymiarze? Przecież to są liderzy opinii podani na tacy. Powinniśmy w jakiś sposób ich agregować, pokazywać im, że nauka społeczna Kościoła to wcale nie musi być rozumiana w ten sposób, że płaca musi być sprawiedliwa i jak pracodawca ma kogoś, kto ma żonę i dzieci, to mu powinien płacić więcej, żeby oni się utrzymali. No pokażmy, że to można inaczej rozumieć. Przecież jest ksiądz Gniadek, no to doskonały przykład. No właśnie, chciałem tutaj zasugerować. Dokładnie, no znam jego książkę, jest kapitalna zresztą, ta o dwóch ludziach z Galicji. Tak? Mm-hmm. Już wracając do kwestii zaborów, którą wcześniej poruszył. No to ci ludzie są właśnie z Galicji. I tutaj mamy jak gdyby potencjalnie, no, inaczej trzeba mówić do licealistów, inaczej trzeba mówić do, także nawet dzieci w podstawówce, już z takimi ludźmi powinniśmy zaczynać pracę. Inny powinien być nasz program dla nawet i emerytów. I teraz tylko musimy znaleźć ludzi, którzy potrafią obsłużyć te sektory. Aha, i jest jeszcze jedna rzecz, bo ja sobie z tego zdaję sprawę i chciałbym, żeby wszyscy sobie z tego zdawali sprawę, że jak liczymy na libertariański zryw z poniedziałku na wtorek albo z wtorku na środę, to się po prostu możemy grubo przeliczyć. Ja bardzo mi się kiedyś czytałem taką książkę, znana książka, Hrabia Monte Cristo. Jeśli ja się nie mylę, to ona się kończy zdaniem czekać i mieć nadzieję. No to po prostu musimy czekać i mieć nadzieję, ale to czekanie mamy sobie i powinniśmy umilać sobie po prostu pracą u podstaw. Ja jestem takim, powiedzmy, 21-wiecznym pozytywistą i proponuję pozytywizm libertariański. I powodowaniem pewnych skutków też, jeżeli chodzi o hrabiego Monte Cristo. Ale to mi się spodobało z tym właśnie, docieraniu do różnych ludzi, żeby się to nie wykluczało, że tak naprawdę bardzo dużo, no nazwijmy to grup społecznych, aczkolwiek to jest uproszczenie, właśnie czeka na pewien przekaz, który można do nich skierować. Tak? Może mnie zainspirować z tym księdzem Gniatkiem, rzeczywiście, bo ja wciąż mam domenę katolicy.com, którą kiedyś wykupiłem dla swojego serwisu społecznościowego, który nie powstał. Wciąż nie wiem, jak go wykorzystać, może w tą stronę jakoś pójdę. Słuchaj, to jeszcze wracając do ostatni raz do Akademii Młodych Przedsiębiorców, bo rozmawialiśmy przed tym telefonem na temat tych pewnych uczenia teorii, a praktyki, no ale wy się opieracie na praktyce czy na teorii? Jak to jest? Przedsiębiorców tylko na praktyce. Uczą tylko ludzie, którzy sami mają swoje firmy i tylko z takimi ludźmi nasi kursanci mają kontakt. Mhm. Po prostu moim zdaniem nie można się przedsiębiorczości nauczyć na uniwersytecie. Jest to moim zdaniem niemożliwe. No chyba, że ktoś faktycznie działa w jakimś akademickim inkubatorze, no ale też się, Hugo, nie czarujmy, to jest działalność trochę obok. Ale też no, są takie dziedziny, których nie można się nauczyć rzetelnie, na przykład będąc samoukiem, bo można być bardzo dobrym samoukiem, ale trzeba co jakiś czas przejść po prostu pewną weryfikację i tutaj akurat idea uniwersytetu jako wspólnoty uczących się, ponieważ ja rozumiem uniwersytet taki na sposób średniowieczny jeszcze, jako wspólnota uczących się, jest całkiem sensowna, chyba jest najlepsza, co nasza akurat cywilizacja ma do zaproponowania, jeśli mówimy o nauce teoretycznej. I tylko teraz musimy po prostu sobie zdać sprawę, że niektórych rzeczy nie nauczymy się w jednym miejscu, a innych nie nauczymy się w drugim. I trzeba pokombinować. Okej. Okay. Marcin Chmielowski. Osoba, która ma jeszcze urodziny przez jedną godzinę, także jak go znajdziecie na Facebooku, to jeszcze możecie mu złożyć życzenia. Jak mam wrażenie, że już tylko życzenia się składa przez Facebooka w tej chwili. Już chyba nie ma innego kanału składania życzeń urodzinowych. A jeszcze SMS-y przychodziły. To... Tak? Tak. Do tak. mnie już chyba a nie, mama, nie przychodzi. Mama dzwoniła z kolei. Mama jeszcze. Brat dzwonił, więc ta najbliższa rodzina, oni dzwonili telefonem, no ale faktycznie reszta to przez Facebooka. Już tylko Ja Facebooka mam bardzo często otwartego. Więc te życzenia przeczytałem na bieżąco. Wszystkim bardzo gorąco dziękuję. Może taki test będzie na popularność audycji i ile się osób zgłosi w ciągu najbliższej doby do ciebie na Facebooka. Marcin Chmielowski. Kiedyś klub austriackiej szkoły ekonomii. A właściwie kiedyś czy już? Czy wciąż? To jest jeszcze właśnie następna sprawa. Ja działam w trzech organizacjach. W Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, w Stowarzyszeniu Koliber
w Instytucie Misesa, a Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii jest jednym z projektów Instytutu Misesa. Tak, tak, Kasse to nie jest jak gdyby samodzielny byt, to jest wszystko pod Instytutem. Zgadza się, to są tam wykłady, które prowadzi Instytut Misesa, tak, którym chyba też patronowaliśmy swego czasu. A to chcesz być teraz kojarzony z wolnością i przedsiębiorczością, czy z czymś innym? Chcę być kojarzony z wolnością po prostu. I chcę, żeby ludzie jednocześnie pamiętali, że działam w tych trzech organizacjach. Ale to za dużo wymagasz od ludzi chyba. No, może, jestem może optymistą antropologicznym, masz rację. Także dzięki ci wielkie za tą audycję dwugodzinną, która nam się właśnie w tej chwili kończy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wszystkie pytania. Przykro mi, że na wszystkie nie mogłem odpowiedzieć, bo pewnie byli ludzie, którzy się dobijali, ale nam się nie udało. No nic, może się jeszcze kiedyś wobec tego spotkamy i pogadamy o tym. Tak jest, możecie zawsze zadawać pytania, przypomnę, na naszej stronie www.kontestacja.com pod audycjami, które się ukazują, a ta ukaże się pewnie za jakąś godzinę, półtorej. Będzie można już tutaj koło północy zadawać pytania w tych komentarzach. No i w ogóle zapraszam na naszą stronę, czyli na stronę kontestacja.com. No, to jest strona, która utrzymuje się cały czas dzięki sponsorom, czyli dzięki ludziom dobrej woli, którzy w sposób zupełnie niezrozumiały dla nas postanowili utrzymywać to radio i stwierdzili, że to ma sens, że to ma jakiś wpływ na rzeczywistość i że oni to wesprą. I wam serdecznie dziękuję za takie podejście, ponieważ dzięki wam się kontestacja utrzymuje od ponad 3 lat na rynku. Na rynku, w internecie, na rynku. A ostatnio wprowadziliśmy również reklamy, które tutaj być może za jakieś kilkanaście godzin mamy nowy system reklamowy, który tutaj ujawnię, jeżeli was to ciekawi, jeżeli macie jakiś ciekawy produkt, na przykład albo swoją firmę, albo na przykład sprzedajecie coś na Allegro, albo robicie coś innego, fajnego, użytecznego dla innych ludzi, to możecie się tutaj u nas również zareklamować. W każdym razie zapraszam was cały czas na naszą stronę, tym bardziej, że w nowym roku zaczęła ta strona znowu żyć. Jakoś tak wpadła w jakąś taką dwutygodniową apatię w grudniu na końcu, co jest trochę zrozumiałe, ale widzę, że już tak od 3-4 stycznia zaczęły te audycje spływać znowu tutaj w ogromnej liczbie. Szczególnie polecam tutaj Kamil Cebulski, który jest założycielem szkoły Asbiro z kolei, trochę w temacie dzisiejszej audycji, który siedzi w Afryce już od jakiegoś tygodnia i postanowił tam nagrywać takie nagrania wideo, takie wideokasty z tego, co tam się dzieje. I robi to średnio raz dziennie, taką ma średnią na razie, więc bardzo często, między innymi, nie wiem, na przykład ostatnio był wywiad właśnie z Jackiem Gniatkiem w drodze po cement, kiedy jechali kupić więcej cementu na swoją budowę. W pierwszej czy drugiej audycji, zdaje się, analizował zambijski paragon fiskalny, czyli co ile kosztuje, a na samym początku w ogóle zaczął takim zdaniem, że w momencie, kiedy zaczął oferować ten wyjazd do Afryki, oni tam budują szkołę taką w Zambii, kiedy zaczął to oferować jako taki wyjazd komercyjny, że to będą fajne wakacje i w ogóle, i przyjedźcie, to się zgłosiły 2 osoby. A kiedy zaczął mówić o tym, że jest to wyjazd na budowę, ciężka charuwa przez wiele tygodni i sami sobie musicie zapłacić dojazd, to się zgłosiło 40 osób. No i z nimi właśnie tam pojechał, więc polecam jego audycję i wiele innych na naszej stronie www.kontestacja.com. Także okej, po raz ostatni. Także dziękuję ci bardzo, Marcin, za udział w tej audycji. Byłoby mi bardzo przyjemnie, bardzo miło tutaj spotkać osobę, która po pierwsze ma mózg, po drugie umie mówić do ludzi językiem zrozumiałym i takim komunikatywnym, ponieważ to się bardzo rzadko zdarza wśród naszych rodaków. I no, ma misję pewną i ma tutaj... Ma tutaj taką jakąś wizję do spełnienia, ponieważ wizja na przykład Akademii Młodych Przedsiębiorców mi się bardzo podoba i możecie znaleźć stronę tej inicjatywy na stronie młodziprzedsiębiorcy.com.pl. Bardzo mi się to podoba, żeby ludzi uczyć praktycznych rzeczy, tego jak być przedsiębiorczym w kraju takim, który przedsiębiorczości zdecydowanie nie ceni. Także dzięki ci wielkie za udział w audycji jeszcze raz. Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz i do usłyszenia. Do usłyszenia.